Dobry wieczór. To jest ten moment, kiedy możemy się podzielić swoją codziennością, a dzisiaj zapraszam Państwa do domu Ilony Wiśniewskiej. Już teraz przenosimy się do Tromsø, czyli do największego miasta północnej Norwegii. Dobry wieczór. Dobry wieczór, cześć. Ilona, tak sobie pomyślałam, bo oczywiście będziemy rozmawiać o Twoim przyjacielu północy, że to zdanie, które wypowiada w książce Juno, człowiek to najbardziej niebezpieczny gatunek na świecie, no brzmi dzisiaj bardzo aktualnie i trudno z Juno dyskutować, ale jednocześnie pomyślałam sobie, że pozostaje nam jakoś sklejać tą naszą codzienność z takich okruchów, spokoju i piękna. I jeżeli ktoś z Państwa dzisiaj potrzebuje trochę takiej arktycznej ciszy i takich kadrów, które po prostu człowiek chce wejść, to trafiliście pod bardzo dobry adres. Ilona Wiśniewska, części z Państwa jest pewnie doskonale znana jako autorka fantastycznych reportaży, książek, które zamknęła, ja mam nawet jedną z nich przy sobie dzisiaj, białe. Powiem Ci szczerze, Iwona, że pojechałam do rodziców w weekend i pierwsza książka, na którą padł mój wzrok, to była właśnie książka Białe. Ale Ilona napisała nie tylko książkę Białe, napisała też Hen na północy Norwegii oraz książkę Lud z Grenlandzkiej Wyspy. Jest nauczycielką norweskiego, a dzisiaj będzie naszą przewodniczką po Spitsbergenie. Zachęcam tradycyjnie do tego, żeby dzielić się tym spotkaniem. Wystarczy, że Państwo przycisną guzik udostępnij na swojej facebookowej osi czasu. Ta rozmowa też się wtedy pojawi i będzie można zaprosić do tego grona swoich bliskich, przyjaciół i znajomych. Ilona, podglądałam, podsłuchiwałam Twojego spotkania z Michałem Nogasiem między innymi i powiedziałaś tam wprost, że Przyjaciel Północy to jest spełnienie Twoich marzeń. Opowiedz trochę więcej, kiedy ta książka zakiełkowała i kiedy stwierdziłaś, że tak, czas spróbować debiutu w pewnym sensie, bo pisanie dla młodego czytelnika to jest chyba jeszcze większe wyzwanie niż dla dorosłych. To jest podobno najtrudniejsza rzecz, jaką można zrobić, ale ja tego nie wiedziałam, to się wszystko stało jakoś intuicyjnie bardzo i nie planowałam nigdy napisać powieści, a taki moment zwrotny nastąpił wtedy, kiedy na Spitsbergen właśnie przyleciał 9-letni wówczas Daniel, czyli syn moich najlepszych przyjaciół z Wrocławia, który zawsze słyszał o tym Spitsbergenie, odkąd się urodził. Ja byłam taką dojeżdżającą ciotką, która przywoziła jakieś dziwne prezenty i dziwne opowieści. No i on w końcu, mając te 9 lat, na Spitsbergen dotarł. I tam jest taka scena w Przyjacielu na początku, jak Daniel właśnie ląduje w nocy słonecznej na tej wyspie i jedzie do domku drewnianego w dolinie i potem siedzi i patrzy przez okno. I on rzeczywiście tak siedział. Ja nawet mam takie zdjęcie, jak on przykryty kocem z lornetką prawie większą od jego głowy patrzy w ten dal. I wtedy jako ciotka, która chciałaby się jakoś przydać temu chłopakowi, pomyślałam, że może to byłby dobry moment, żeby napisać książkę. Więc to wiele lat minęło. A że to jest spełnienie marzeń, to pewnie, bo ja na tym Spitsbergenie mieszkałam przez 5 lat i tam się uzbierało dużo fajnych ludzi i dużo fajnych historii, których nie można było w reportaż włożyć, bo już byłoby tego za dużo. Więc ta powieść zbiera wszystkie anegdoty, zbiera ludzi, których albo lubię, albo kocham, albo poznałam kiedyś raz, albo takich, którzy mają większą wiedzę na temat tej wyspy. No i mogłam sobie wybrać, co to będzie za historia, plus jakie osoby zaproszę do tej książki. Więc no, to jest jedno z takich marzeń, które się spełniło. To za chwilę Państwu przedstawimy tego książkowego 12-latka, ale ustalmy jedną rzecz na początku, Ilona. Kiedy wróciłam sobie do książki Białe, to pomyślałam sobie, że ta ciotka książkowa jest bardzo podobna do Ilony Wiśniewskiej. I kiedy dzisiaj wysłałaś mi też zdjęcia, którymi będę się z Państwem dzielić, tak żebyśmy naprawdę mogli poczuć spokój tego miejsca, do którego nas dzisiaj Ilona zabiera, to pomyślałam sobie, Ilona, zostań moją ciotką. I myślę, że Państwo dzisiaj po drugiej stronie też będą takie wyznanie mieć gdzieś w głowie, więc czy Ty jesteś gotowa na taką duchową adopcję nas wszystkich dzisiaj po tym spotkaniu? Ale ja w ogóle nie jestem tą ciotką. Jestem właśnie taką lepszą wersją siebie w tej książce, jeżeli to mam być ja oczywiście, bo to, że jestem potargana i mam guz na czole, to się zgadza jak najbardziej, że mam taką bliznę na ręce, taką, nie widać jej pewnie teraz, ale taka blizna, o której Daniel opowiada, to się zgadza, ale to, że ja chodzę gdzieś w teren sama z bronią, to jest może kolejne marzenie, które się nigdy nie spełniło, bo zawsze chodziłam z kimś, kto więcej o tej wyspie wiedział, kto wiedział, jak się zachować. Mieliśmy taką grupę przyjaciółek i przyjaciół też z różnych krajów na Spitsbergenie i w porównaniu z wszystkimi Polar Heroesami, którzy przyjeżdżali tam właśnie, żeby czegoś dokonywać, my tam byliśmy, żeby nic nie dokonać. Byliśmy polar loserami, więc nikt,
ani od siebie nie wymagaliśmy dokonywania jakichś wielkich rzeczy w krajach polarnych, ani nikt od nas tego nie wymagał, więc ja może i bym chciała jakieś cechy tej cioci mieć, może jakieś mam, tak, jeśli chodzi o może poczucie humoru, ale to, żebym zabierała 12-latka przez 5 rzek, to nie. To aż tak się ma ze mną nieprzyjaźń. To ja tu, wiesz, bardziej piłam do tego, że faktycznie przyjechałaś na Spitsbergen, że faktycznie mieszkałaś na Spitsbergenie. Zaraz będę kontynuować, ale widzę, że słuchaj, dzisiaj mówiłam Państwu, że będą nas dzielić pewnie tysiące kilometrów, ale emocjonalnie będziemy blisko. Pan Eryk pisze, że skoro dzisiaj o północy, to pozdrawiam z krainy pingwinów afrykańskich z południa, z Kapsztadu, więc od razu Ilona przekazuje w Twoją stronę te pozdrowienia. Przyznam się Państwu, że tuż przed naszym spotkaniem powtórzyłam sobie jeszcze książkę Przyjaciel Północy, bo już jakiś tydzień temu byłam po tej pierwszej lekturze, ale jeszcze przed spotkaniem doczytałam sobie, Ilona, bardzo romantyczną historię Twoją. Ja będę Cię dzisiaj prosić bardzo, żebyś się nią podzieliła, bo myślę, że jesteśmy w takim momencie, kiedy potrzeba nam po prostu nadziei i takiego przekonania, że dobro przychodzi bardzo, bardzo, bardzo. W tej książce pojawia się pewien Birger, prawda? Bardzo bliski Twojemu sercu. Tak, on już jest tak wyeksploatowany jako bohater, że już się w kolejnej nigdy nie pojawi. Już obiecałam. Ale możesz powiedzieć trochę o tej historii? Zacznijmy od historii miłosnej. Naprawdę dzisiaj jest dużo serc do ogrzania, więc zaraz będziemy przedstawiać Daniela, ale ten Birger po prostu dzisiaj jest dla mnie jak takie światełko, którego się chce złapać razem z Tobą. Bo ten Birger jest takim powodem, dlaczego ja mieszkałam na Spitsbergenie przez 5 lat, bo to możesz sobie wyobrazić, że jak masz taki moment w życiu, w którym chcesz coś zmienić, w którym coś ci się może nie udało i tak szukasz czegoś, no to nie wyjeżdżasz na daleką północ, tylko raczej chciałoby się gdzieś ogrzać to złamane serce. No ja poleciałam na Spitsbergen, czyli najdalej, gdzie dolatywał rejsowy samolot, ale zanim tam poleciałam, to pomyślałam, że może tam ktoś mieszka i w ogóle można by się z kimś skontaktować, z kimś napić kawy, a że ja wtedy też pracowałam w mediach drukowanych, no to znalazłam gazetę tamtejszą. Napisałam do tej gazety jakieś pytanie z gatunków zupełnie nieistotnych, no i odpowiedział mi redaktor naczelny tej gazety, na tego maila, chociaż nigdy nikomu nie odpowiada i ile razy my to studiowaliśmy potem przez lata, dlaczego on nie odpowiedział. No, patrzyliśmy dokładnie, jaka to była godzina i dzień tygodnia, bo on nie odpowiada na maile, bo ich było za dużo. No i on się zdecydował ze mną napić tej kawy, no i tak potem ją pijemy już 13 rok. Więc to piękna historia przez to, że nas dzieli 30 lat i Birger jest takim zupełnie, znaczy on jest innym pokoleniem jednak, jest człowiekiem północy właśnie, on pochodzi z północnej Norwegii. On mnie też bardzo uczulił na to piękno przyrody, bo on jest człowiekiem bardzo mocno związanym z przyrodą. Więc ja też dzięki niemu w ogóle zostałam na tym Spitsbergenie, wiele się dowiedziałam, wiele rzeczy zrozumiałam i też i dlatego chyba dalej tu jestem, bo to też jest bardzo inspirujące właśnie życie z człowiekiem, dla którego ta przyroda jest taka ważna. No ale ja słyszałam, że hostel miał też duże znaczenie, że on się chyba przeraził, w jakim miejscu zostawia wówczas nieznajomą na później żonę, więc jeszcze gdybyś ten fragmencik tutaj opowiedziała, to byłoby dobrze. A no bo on mnie odebrał z lotniska, ten Birger, i zawiózł mnie do hostelu. No jako Norweg nie musi mieszkać w pokojach wieloosobowych podróżując, a ja akurat na to mnie było stać, a to i tak są straszne ceny na Spitsbergenie. No więc tam jakiś gość leżał w tym pokoju, ale pomyślałam, że to fajnie, że się ma koedukacyjny pokój, przynajmniej można kogoś poznać, a nie się tam pałętać samemu. No i ten Birger wtedy tak wtedy poczuł jakąś taką troskę o tę dziewczynę, co przyleciała. Ja miałam wtedy 27 lat. Także tak się to on potem pomyślał, że może jednak nie powinnam tam mieszkać w tym hostelu i wyjeżdżał na południe Norwegii i zaproponował, żebym może zamieszkała w jego domu. A ja pomyślałam, że nie, no bez sensu, przecież mam wspaniały hostel, ale potem stwierdziłam, że w sumie czemu nie. I tak rzeczywiście on wyjechał, a ja zamieszkałam jeszcze na parę dni w jego domu. To był bardzo ważny czas w moim życiu, bo ja sobie wtedy też bardzo wiele rzeczy przewartościowałam i już wiedziałam, że jakaś zmiana następuje.
Ta miłość na dzień dobry jest nam bardzo potrzebna. Zresztą tej miłości, czułości i pasji jest bardzo dużo w książce Przyjaciel Północy. Ja ci tylko jeszcze przekazuję komentarze. Pani Agnieszka napisała, że jej córka Marysia właśnie dokładnie tak wyobrażała sobie ciocię Daniela jak panią Ilonę. Widzisz, wszystko tu się te kropeczki zaczynają łączyć. Ja jeszcze muszę ustalić, jak wygląda Ilona twój samochód, bo ciocia Daniela, no to ten samochód ma mocno porysowany, wgnieciony, więc trochę się zaczęłam obawiać o twoje bezpieczeństwo. Ty jesteś piratem drogowym, czy nie? Nie, w ogóle absolutnie nie. Właśnie tak jak mówię, jestem o wiele lepszą wersją siebie w tej książce, bo ja generalnie nie lubię jeździć samochodem. A na Spitsbergenie jeżdżenie samochodem jest ogromną przyjemnością, bo tam nie wyjmuje się kluczyka ze stacyjki, nie zapina się pasów i jeździ się zazwyczaj jakimiś poobijanymi samochodami, dlatego że to jest wyspa i złomowanie wszelkich starych samochodów jest no, bardzo drogie, więc albo się gdzieś się porzuca, albo się jeździ nimi do zajechania. No i my mieliśmy taki samochód, który należał do ojca Birgera, a jak już mówiłam o tej różnicy 30 lat, no to ojciec Birgera już był o wiele starszy i to z 80-tych lat jest taka Honda, która tam dalej jeszcze jeździ po wyspie, a że była wgnieciona, to jest akurat, to jest kompilacja dwóch samochodów, bo moja jedna z najlepszych przyjaciółek szpicbergeńskich jeździła z takim wgniecioną maską przez te wszystkie lata i była z tego bardzo dumna. Ja myślę, że po tej książce wiele osób, tak jak ja też, zamarzy o tym, żeby faktycznie doświadczyć Spitsbergenu na własnej skórze, więc ustalmy, ile tam się leci na przykład z Wrocławia czy z Warszawy, bo w książce Przyjaciel Północy czytamy, że Daniel przyjeżdża no mocno wymięty, ale oczywiście zadowolony. No to ile się człowiek tam musi pomiąć po drodze, żeby dotrzeć na miejsce, najpierw do ciotki, a potem jeszcze długa droga na Spitsbergen. On musi najpierw gdzieś z Wrocławia wylecieć w stronę Oslo i z Oslo już latają samoloty albo przez Tromsø, czyli to miasto, z którego teraz ja nadaję, albo już bezpośrednio do Longyearbyen na Spitsbergenie, czyli to jest z Oslo to są jakieś 3 godziny, a do Oslo 2 godziny, czyli nie jest aż tak długo. Ja jeszcze jak leciałam pierwszy raz, który to był 2008, jakoś tak, to wtedy jeszcze leciało się tylko z Warszawy, jakieś to połączenie było takie dłuższe i bardzo drogie. Potem tanie linie zaczęły tam latać, więc można było rzeczywiście przylecieć za bardzo małe pieniądze, tylko potem następowało zderzenie turysty z realiami życia na Spitsbergenie, czyli drożyzną absolutną wszystkiego, więc często gdzieś ludzie po prostu rozbijali sobie namioty poza miastem. Słuchaj, państwo już piszą, że zamarzyli, więc jakaś taka wycieczka się tutaj szykuje. Ale gdybyś mogła na takiej osi czasu wirtualnej rzecz jasna się przesunąć i wrócić do tego czasu 2009 rok, kiedy po raz pierwszy przyjeżdżasz na Spitsbergen, jakie jest twoje wyobrażenie i jak wygląda zderzenie z rzeczywistością? Czy rzeczywistość przerosła oczekiwania? Jak to wyglądało? Pewnie, to była zupełnie inna planeta i to się pojawia i w reportażu Biało, że to jest inna planeta i u Daniela, bo ja nie mam lepszego określenia na to miejsce. Ja teraz jak spotykam czasami ludzi, którzy pierwszy raz lądują na Spitsbergenie, to trochę im zazdroszczę, bo to wrażenie zawsze jest bardzo silne, ale już nigdy nie wraca to pierwsze wrażenie. Więc oczywiście lecąc na Spitsbergen, ja wiedziałam tylko od mojego kolegi dziennikarza, że tam na jedynym źródłem światła zimą jest księżyc. I z taką myślą leciałam, więc nie. No i potem już wiedziałam, że jest ta gazeta, bo redaktor się odezwał. Ale nie miałam wielkiego wyobrażenia, jak tam się żyje, jakie tam jest. Bo to, jak wygląda miasto, to jest jedna rzecz, ale to, czym nagle oddychasz. Ja wyleciałam z Wrocławia, w którym było 30 stopni, gdzie nie można było w ogóle zebrać ani myśli, ani odetchnąć. I nagle ląduje się na takiej wyspie, tam jest kilka stopni, bo to był sierpień, pierwszy raz jak przyleciałam. Nie zachodzi słońce w nocy. Jest tak pięknie, że to jest coś, co przedstawia ci życie o 180 stopni. To jest w ogóle no tak, to jest taka przestrzeń ogromna, w której nagle robisz się strasznie mała i też widzisz, jak jesteś częścią tego wszystkiego. Z jednej strony nie przystajesz, bo masz złe buty, masz kurtkę nie taką, cały czas jest ci zimno i nic nie rozumiesz, zachowujesz się jak klasyczna turystka, czyli wszystko fotografujesz i zadajesz głupie pytania, ale z drugiej strony no, to jest zderzenie z taką przyrodą, która, no, która jest no, takim naprawdę zwrotnym momentem w życiu. Razem z Danielem przyjeżdżamy do takiego miejsca, gdzie żyją i ludzie, i niedźwiedzie polarne. Jak by to wyglądało w proporcjach, Ilona? Ile tych niedźwiedzi, ile tych osób na tym Spitsbergenie?
No jest 2000 ludzi jest mniej więcej, plus jeszcze Rosjanie i Ukraińcy, czyli powiedzmy 2500 ludzi mieszka na Spitsbergenie, czyli na tej największej wyspie archipelagu Svalbard, a niedźwiedzi mówi się, że jest 3000, ale to ciężko policzyć. To jest też taka dobra liczba, która kusi turystów, żeby pomyśleć, o, ale fajnie taka wyspa, w której jest teraz więcej niedźwiedzi niż ludzi. Jest oczywiście też bardzo dużo turystów. Oczywiście pandemia wszystko zmieniła, ale jak ja przyleciałam tam, to ta turystyka była rzeczywiście na bardzo wysokim takim poziomie liczebnym, bo poziomie takim... Nie do końca, więc przylatywało, przyjeżdżało, przypływało tam po prostu bardzo, bardzo dużo ludzi, więc latem było na pewno więcej ludzi niż niedźwiedzi. Były takie momenty, że w tym mieście, w którym mieszkają 2000 ludzi, do tego miasta przypływały takie wielkie wycieczkowce, na których były na przykład 3000 pasażerów i ci pasażerowie się rozchodzili po całym mieście, wchodzili do domów, zrywali kwiatki, które są pod ochroną, robili wszystko to, co robi turysta, nie zastanawiając się za bardzo, ale robili to w takiej ogromnej masie i to było wtedy przerażające. Wszyscy się wtedy we wszystkich sklepach, instytucjach przygotowywali na to, jak naprawdę na najazd jakiś taki szarańczy, bo po nich były tylko śmieci. Ja jestem, Ilona, bardzo ciekawa, na ile takiej osobie jak ty, która jest osadzona w reportażu, ta forma właśnie książki dla dzieci, gdzie bardzo istotna jest wyobraźnia, na ile to dla ciebie była frajda, że w końcu nie musisz się, znaczy to wszystko jest osadzone w faktach i bardzo dużo z tej książki sama jako dorosła osoba się dowiedziałam, ale na ile ta szansa, żeby puścić wyobraźnię, jest taką frajdą? Miałaś w ogóle problem, żeby się odczepić od faktów? Jak ta wyobraźnia sobie działała? Tutaj była duża zasługa mojej redaktorki Karoliny Oponowicz, bo ona ileś razy powtarzała, Ilona, nie patrz jak reporterka, patrz jak, wiesz, użyj fantazji. To pisanie tej książki to też była ogromna radość. Ja miałam taki kącik wtedy, oklejony wielką mapą Spitsbergenu i pisałam codziennie w takim trybie, który się czasami zmieniał, ale były na przykład takie tygodnie, dwa tygodnie, że pisałam codziennie. No i... W ciągu dnia ta historia powstawała. Potem wieczorami siadaliśmy z Birgerem na kanapie. Ja mu opowiadałam, co tam się dzieje. Siadaliśmy z mapą, bo on też bardzo był zaangażowany w tę fabułę. I wymyślaliśmy, co się może wydarzyć dalej i co tutaj można powiedzieć. To była fantastyczna taka grupowa praca. Więc bardzo mi zależało też przy pisaniu tej książki, żeby ona miała dużo faktów, żeby wszystkie miejsca, które są w niej opisane, żeby one były opisane dokładnie tak, jak wyglądają, żeby te wszystkie, ta warstwa informacyjna tej książki, żeby ona miała też wartość, żeby tam nie trzeba było tego weryfikować, bo to się tam zgadza. A ta fantazja gdzieś tam się potem pojawia, ale ona nie jest też taka bardzo wymyślona, mogłoby się to zdarzyć. To znaczy ja, bo widząc ileś wielorybów w swoim życiu, jestem pewna, że gdyby była taka potrzeba, to wieloryb by nas uratował. To prawda, ja w ogóle bardzo się cieszę, że przy okazji wieloryba bardzo szybko się zorientowałam, że ten Mikołaj Książkowy to jest człowiek, którego ja znam. Nawet nie wiem, jaka to była taka ekscytacja wręcz dziecięca. Przecież to Mikołaj Golachowski. Ci z Państwa, którzy kojarzą jego książki, z pewnością też się uśmiechną, czytając ten fragment. Człowiek, który opowiada wspaniale, jak on to mówi, o zwierzołkach i czochrał pewnego antarktycznego słonia. Powiedzmy kilka słów o Mikołaju, tak żeby Państwo go sobie mogli wyobrazić. Ty świetnie piszesz o nim w tej książce, że no to jest w zasadzie taki chłopak, no niby dorosły, a chłopak, a oczy mu się tak błyszczą, jakby dopiero co zszedł z hulajnogi. Tak, bo ci ludzie, których ja spotkałam na Spitsbergenie, zazwyczaj oni są bardzo serdeczni. Nas coś takiego łączy wszystkich, że zazwyczaj lubimy się już na samym początku, że czy spotykamy Polaków, czy innych ludzi, zawsze jest już jakaś nić łącząca, bo wszyscy robimy coś na tym Spitsbergenie. Niektórzy tylko się pałętają jak ja, a niektórzy robią coś ważnego, jak na przykład Mikołaj, który rzeczywiście, on jest przewodnikiem na statkach takich niedużych, turystycznych i chyba nas ogląda.
wygląda, bo on coś tak widziałam, że wrzucał. Dałam mu znać, że będziemy go obmawiać, oczywiście serdecznie. No, bo Mikołaj sam najlepiej o sobie opowiada, ja po prostu uwielbiam go słuchać. I ten pomysł na to, żeby on był bohaterem tej książki, on mi się pojawił w trakcie pandemii, bo wielu pisarzy miało takie wieczory u siebie w domu, że opowiadało o tym, co czyta, co lubi, żeby, nie wiem, jakoś może kogoś ubawić. No i Mikołaj wtedy też opowiadał o wielorybach i ileś takich wspaniałych rzeczy mówił. Ja go nie znałam wtedy jeszcze osobiście, tylko siedziałam i notowałam i bardzo chciałam, żeby on opowiedział mi więcej na ten temat. I to jest też wspaniałe z takimi osobami, że nawet jak się nigdy nie poznaliśmy wcześniej, to wiedzieliśmy o sobie. I jak się już spotkaliśmy w Warszawie pewnego dnia, to już przybiliśmy piątkę, jakbyśmy się znali bardzo długo. Więc to też jest taka piękna rzecz o takiej właśnie przyjaźni, która pewnie by, gdybyśmy się spotykali na co dzień, to pewnie byśmy się po prostu tak przyjaźnili. A teraz się kumplujemy. Mikołaj opowiada Danielowi między innymi o płetwalu błękitnym, ale tam też się pojawia, słuchaj, wątek kupy wieloryba. Jestem absolutnie zachwycona, zresztą słuchałam waszego spotkania, o którym już wspominałam, z Michałem też Nogasiem, gdzie tam było bardzo precyzyjnie wyjaśnione, że ta kupa ma bardzo ładny kolor. Powiedziałam w zapowiedzi, że to jest bardzo względne pojęcie, więc jeżeli państwo teraz umierają z ciekawości, jaki kolor ma ta kupa, no to teraz musisz tutaj, Ilona, wyjaśnić. No, Mikołaj mówił, że ma pomarańczowy. Ja takiej kupy nie widziałam nigdy, chociaż marzę o tym, odkąd on mi o niej opowiedział. Są na YouTubie filmy podobno, więc każdy może wzbogacić swoją wiedzę. No, jak planowaliśmy, jaka będzie rola Mikołaja, bo ja też bardzo chciałam, żeby osoby, które występują w tej książce, żeby one rzeczywiście mogły się wypowiedzieć, na przykład jak one by chciały zaistnieć w tej książce. Co prawda Mikołaj nie wiedział, że zostanie napadnięty i skotłowany na ziemi, ale no, musiała jakaś tam jakaś dramaturgia zaistnieć. No więc on się tam pojawia no, w takiej fajnej roli. Jest, on temu Danielowi dużo rzeczy opowiada i, no i też jak rozmawialiśmy, co może się wydarzyć, to Mikołaj mówi, że on musi zrobić kupę. Ty słyszałaś o tych kupach. No i rzeczywiście, no, ja myślę, że i dorosłych, i dzieci czasami na pewnym etapie po prostu śmieszą ekskrementy. Zdecydowanie, zresztą cudownie mówi w tej książce Mikołaj, że taka kupa to jest kopalnia wiedzy, a w zasadzie kupalnia nawet, Mikołaj to zostańmy. On wymyślił to słowo, kupalnia. Jest świetne. No to zostańmy przy kupalni w pewnym sensie i niech się pojawi Kopciuszek, bo to jest też coś, co gdzieś mi przemknęło, ale wpadło jednym uchem, drugim wypadło, teraz będziemy mówić o czymś, co wypada z zupełnie inną drogą. No to Kopciuszek, też musiałaś przeszkolić, kiedy przyjechał do ciebie faktyczny Daniel. Jak tutaj należy załatwiać potrzeby w konkretnym miejscu, to uświadom tych, którzy się wybierają, żeby nie doznali szoku. Jeżeli się będą te osoby wybierały poza miasto, bo w mieście jest kanalizacja, potrzeby załatwia się w tradycyjny sposób. Natomiast jeżeli jedzie się już w teren i do drewnianego domku, to bardzo często zdarza się, że taki domek będzie miał kopciuszka. To jest nazwa własna firmy, która produkuje te toalety. To też świadczy ich poczucie humoru, to jest chyba norweska firma. No więc to jest taka toaleta, która wygląda podobnie do zwykłej muszli klozetowej. Jakkolwiek jest ona metalowa w środku i szumi, bo ją się włącza do prądu i tam wkłada się do niej taką papierową torebkę, załatwia się sprawy, zamyka, wciska guziczek i ona spala te odchody przez następnych parę godzin bezwonnie. No i jest to bardzo dobry sposób na pozbywanie się odchodów w terenie, ponieważ tam jest tundra, a pod tundrą metr pod powierzchnią już jest wieczna zmarzlina, więc takie toalety nasze klasyczne, do których jesteśmy przyzwyczajeni z dziurą, one się tam nie sprawdzają, więc trzeba coś zrobić z tymi ludzkimi odchodami, no i one są właśnie popielone i wysypywane w teren potem. Słuchaj, to odkrywamy przynajmniej trochę teraz, jeżeli chodzi o tajemnice zamknięte w Przyjacielu Północy. Ja oczywiście będę się gryzła w odpowiednim momencie w język, ale chciałam się dowiedzieć, no bo otwieramy książkę i tak naprawdę jesteśmy na pokładzie samolotu, pierwszego lotu zresztą Daniela, który ma 12 lat i jak sam mówi, no to już jest taki wiek, kiedy człowiek nie do końca jest do ściskania, przytulania, ale no, do eksplorowania tu bym rozwinęła jak najbardziej. Czy Daniel do ciebie, jako do ciotki faktycznie przyjechał sam, czy to był jakiś taki rodzinny wyjazd, czy to jest ten wątek fantazji, czy faktycznie to była taka no, odważna, samotna wyprawa dwunastolatka? Nie, on był jako dziewięciolatek na Spitsbergenie, więc był tam ze swoją mamą.
My mieliśmy ileś takich podróży, bo my z jego mamą uwielbiamy razem podróżować, a jak on już podrósł na tyle, że mógł nam towarzyszyć, to też chciałyśmy mu bardzo pokazywać te nasze przygody, bo my mamy takie swoje poczucie humoru, które on czasami toleruje, czasami to trochę za dużo dla niego, ale jednak byliśmy i właśnie na Spitsbergenie razem, byliśmy na Islandii razem i w północnej Norwegii, więc to jest taki chłopak, który od kilku lat gdzieś nasiąka tymi widokami, tą przestrzenią i to jest taki właśnie mój wkład w jego dorastanie. Bo cały czas do tego wraca w naszych rozmowach. To jest też bardzo ważne dla mnie, że na coś się właśnie przydaje i że też może mu gdzieś, że ja może w jakiś sposób wpływam na jego przyszłość, na kierunki jego podróży, czy na to, w jaki sposób on będzie chciał też podróżować. Więc tutaj on był oczywiście ze swoją mamą, co też jest bardzo dobre, no bo oni mogą w dalszym ciągu konfrontować te wspomnienia, które mają. Powiedziałaś o tym, jak się człowiek może nasycić konkretnymi obrazami, to ja Państwu od razu pokażę te kadry. Przecież nie będę trzymać tylko dla siebie, bo by to było bardzo egoistyczne. Ilona, to ja poproszę teraz o taką narrację z offu. Poczujmy się jak w filmie przyrodniczym. Powiedz, na co patrzymy, bądź naszą czubówną dzisiaj. Patrzymy na góry na południu Spitsbergenu. Ja ileś razy miałam ogromną przyjemność pływać łodziami wszelkiego rodzaju, wielkimi i małymi, wokół właśnie tego Spitsbergenu. I to jest środek lata i czoło lodowca, które schodzi do morza. Dokładnie nie wiem, jakie to jest miejsce, ale na pewno jest to południowa część. Także nie wiem, czy to zdjęcie jest zrobione w nocy, czy w ciągu dnia, bo słońce świeci tak samo wysoko. Być może w nocy. Dokładnie tak, przyjaciel północy zabiera nas na Spitsbergen w tym momencie, kiedy trwa dzień polarny, co oznacza, że na przykład o drugiej w nocy można zarejestrować to, co Ilona zamknęła w kadrze. No to muszę zadać to pytanie, Ilona, czy będzie druga część przygód Daniela, kiedy będziemy mogli poznać, co tak naprawdę oznacza noc polarna, bo podobno to jest taki najlepszy sprawdzian dla tych, którym się wydaje, że mogliby tam zostać na stałe. Noc polarna to jest takie też graniczne przeżycie, bo też zależy, gdzie się jej doświadcza. Spitsbergen to już są jednak 4 miesiące bez słońca i trzeba mieć wtedy przyjaciół, pracę i dużo zajęć pozadomowych, żeby się tym cieszyć. Czy będzie druga część? Tutaj ta pierwsza, już widzisz, używam słowa, że pierwsza. Przyjaciel jakby nie wyczerpuje wszystkich motywów, które mogłyby zaistnieć. Nie ma tutaj wszystkich zwierząt, które występują, nie ma też wszystkich miejsc. To jest w ogóle też niesamowite, że my akurat dzisiaj o tym rozmawiamy, bo Longyearbyen to miasto międzynarodowe, to jest jedna rzecz, ale na Spitsbergenie jest też takie miasto Barentsburg, gdzie mieszka 400 osób i to są górnicy z Donbasu. Są to i Rosjanie, i Ukraińcy, którzy od lat mieszkali w zgodzie. Jak się zaczęła wojna w Donbasie, to pamiętam, że oni mieli dwa telewizory w swojej kantynie. Na jednym oglądali rosyjską telewizję, a na drugim ukraińską. I oni zawsze żyli w zgodzie, przynajmniej takie się odnosiło wrażenie i oni tak mówili. I teraz myślę właśnie o nich, jak oni się mają. I bardzo chciałam, żeby, gdyby pisać drugą część, bardzo bym chciała, żeby i oni wystąpili w tej książce, bo to są bardzo ciężko pracujący górnicy, którzy można sobie wyobrazić, że jest zimno i schodzi się pod ziemię, czy nawet oni nie schodzą w dół, tylko te kopalnie są na górach. Więc mają bardzo ciężką pracę w trudnych warunkach i teraz jeszcze pewnie albo nie mogą wrócić do domu, albo nie mają może kontaktu z rodzinami. Nie wiem, jak to jest. Bardzo dużo ludzi stamtąd znałam zawsze i chciałam też im oddać honor właśnie gdybym pisała jeszcze jedną opowieść. A teraz to jest też taka rzecz, która będzie jeszcze bardziej symboliczna. Tak, faktycznie oni się pojawiają w Twojej książce Białej. Widzę, że Państwo tutaj równolegle ze mną piszą. Pani Basia napisała, Białe to cudowna książka i tyle wiedzy. Byłam ignorantką, myślałam, że tam tylko wyprawy naukowe. Ogromnie dziękuję. Proszę pisać i pisać po Białej. Musiałam kupić Przyjaciela Północy. No to teraz kolejne zdjęcie, żebyśmy mogli faktycznie nakarmić dzisiaj oczy. Gdzie teraz, Ilona, jesteśmy? Tutaj w ogóle te odbicia w tym lodzie. Ja mam ochotę po prostu się tam przenieść, zostać i się nawet rozpuścić.
To jest woda, to jest jakiś koniec lata i to jest, w książce Przyjacielu jest taka ta ilustracja z tym starym samochodem i przechodzącymi gęśmi przez drogę. To jest dokładnie ta, tam są dokładnie te same góry narysowane na tej ilustracji. To jest droga taka, którą się jeździło samochodem właśnie do tej chyty cioci czy Birgera, bo to tak jak mówię, to nawet nie moja chyta cioci, tylko Birgera. To jest taka droga, gdzie właśnie potem zimą, jak leży śnieg i lód, to jeździ się skuterami śnieżnymi i mija się ją codziennie. Mnóstwo ludzi widzi dokładnie te góry z okien swoich domów. Ja tutaj dzisiaj wyciągnęłam od ciebie dodatkowo fotografię, ale od razu powiedzmy, że książka Przyjaciel Północy jest fantastycznie ilustrowana. To jest praca Mariusza Andryszczyka, już Państwu pokazuję. Zastanawiam się, jak wyglądały Wasze konsultacje. Wiem tylko tyle, że Mariusz nie był tam daleko na północy, więc zastanawiam się, czy kiedy dostałaś pierwsze rysunki, to miałaś od razu taką reakcję, tak, to powinno tak wyglądać. Czy były jakieś konsultacje, przepychanki, oczywiście w takim dobrym tego słowa znaczeniu? Mariusz dostał też ode mnie materiał fotograficzny, bo też chcieliśmy, żeby niektóre rzeczy się zgadzały, to znaczy, żeby bohaterowie byli do siebie podobni. To właśnie Mikołaj się śmieje, on jest taką malutką kropką na łódce i że jest bardzo podobny, cały czas się upiera, że świetnie jest oddany. No więc on się inspirował wieloma zdjęciami, które dostał ode mnie, też na pewno zrobił sobie przegląd tego, co jest dostępne w internecie, więc dostawanie każdej z tych ilustracji to też była ogromna przyjemność i ogromna radość. Też było dużo śmiechu, bo na przykład jest tam ilustracja, kiedy Birger siedzi w namiocie. O, tu jest Birger z Haraldem, tak. Ja polecam, można znaleźć w sieci po tym programie, jak Państwo sobie wpiszą nazwisko Birgera Amundsena, to dokładnie takie zdjęcie, tylko zdjęcie, prawda, można też znaleźć. Pierwowzór. Wyszukałam, słuchaj, w sieci, jest do odszukania. Tak, bo niektóre ilustracje właśnie bazują na zdjęciach, a niektóre są właśnie wytworzone wyobraźni Mariusza, co wydaje mi się wspaniałe właśnie w kontekście tego, że on gdzieś wszedł do mojej głowy i też tam się rozgościł. To było też bardzo, bardzo fajne. Tak, więc tutaj jest coś chrupie w dobie. Tak patrzę, bo coś chrupie i może Raptus przyszedł, czyli bohater. Zobaczmy. Raptus, czekamy na ciebie tutaj. To z naprawdę z ogromną niecierpliwością ja na Raptusa czekam, ale jak na Raptusa przystało, on tu raptownie wskoczy. A słuchaj, a twój mąż jak się odnalazł w rysunkowej wersji? Bardzo dobrze, on jest na kilku ilustracjach i ta jego czapeczka tutaj też idealnie jest oddana, bo on właśnie w takiej czapeczce po Spitsbergenie zazwyczaj się przemieszcza. I łódka jest też jego, ta aurora, która tam występuje. Tu się wszystko zgadza, bo to jest taka jego ukochana łódź. Słuchaj, pytanie jest z Londynu od Piotrka. Z czym trudniej się oswoić tam na północy? Z niekończącą się nocą czy niegasnącym dniem? Ach, to zawsze jest, to pytanie zawsze zależy, kiedy się je zadaje. To znaczy, czy jeżeli się zadaje pod koniec lata i dnia polarnego, to tutaj większość ludzi powie, że koszmarne jest to słońce cały czas, to światło, nie można go w ogóle wyłączyć i tak dalej. Zimą jest tak samo. Każda z tych pór ma naprawdę coś wspaniałego w sobie, też coś męczącego. Ja coraz gorzej niestety znoszę noce polarne i muszę się na jakiś czas z nich wydostać co roku, bo trudno jest mi już teraz podczas nocy polarnej, ale to też jest, mam nadzieję, że to jest przejściowe, bo jednak jak ludzie, którzy tutaj są wychowani czy w Tromso, czy na północy, to jest dla nich element życia, tak po prostu jest i ja no nadal nie jestem już tutaj zadomowiona, ale noc mi dokucza mi ostatnio, może to też dlatego, że to były jakieś właśnie te pandemiczne lata teraz i tak się nie można było tak się dużo razy, tak się często wydostawać jak wcześniej, nie było takiej swobody też przemieszczania, nikt nie mógł tutaj przylatywać i wtedy czuło się bardziej zamkniętym podczas nocy. Drodzy Państwo, proszę dać znać, czy przy herbatce dzisiaj, czy przy jakimś innym napoju nas słuchacie, bo ja bym teraz chciała zaserwować żelbatę szpicbergańską, tylko nie wiem, czy Państwo mają odpowiednie składniki w domu. Kto wymyślił tę żelbatę, Ilona? Bo to jest kolejne słowo, które sobie wrzuciłam do słownika, tylko muszę po niezbędne składniki jednak wybrać się do sklepu.
Żerbaty wymyślili moi dwaj koledzy, z którymi kilka razy miałam przyjemność być na takim trekkingu na Spitsbergenie. I oni mieli, to było dwóch chłopaków, dwóch przewodników i z nimi zawsze były grupy, które chciały właśnie przejść ileś tam kilometrów w terenie. Ja do nich dołączałam czasami i ta żerbata była ich głównym napojem, bo to była herbata w termosie, do której nie dawało... O, jest! Poczekaj, zaraz ci wyjaśnię żerbatę. Chodź, raptus, chodź. Będzie raz. Tu z nami. No, zaraz po łatkę chyba pójdę. Skończy się atakiem na komputer. To jest jaki on jest duży. Masz, bo on ma, to jest 8 kilo. O, to no, on jest większy od mojego psa. Jest strasznie ośnieżony, więc idzie. Ugh. O, ma tylko mokre ręce od kota. Czyli, ale co, to on prosto ze śniegu wrócił? Tak, bo on ma kocie drzwiczki, on wchodzi i wychodzi, kiedy chce. Więc to jest tutaj... No dobrze. To był raptusek, a żelbata to jest herbata właśnie z takim żelem witaminowym, żeby dobrze funkcjonować na wyprawach. Więc to jest słowo moich kolegów. Słuchaj, przekaz, bo tutaj Państwo piszą, że piękny, cudny raptus, żeby miał świadomość. Chociaż nie wiem, czy dla kota to w ogóle ma jakieś znaczenie, bo on i tak wie, że jest piękny i cudowny, ale można go też skomplementować. Niech się pojawią ptaki w tej opowieści. Zresztą arktyczne ptaki podobno zawsze się bardzo śpieszą. Dlaczego tego Państwu nie zdradzę? Musicie sprawdzić Przyjacielu Północy. Bardzo lubię na przykład maskonury. Piszesz, że wyglądają jak mały pingwin, który postanowił zostać papugą i zatrzymał się w połowie drogi. No i też piszesz o tym, że warto to patrzeć pod nogi, bo można tam znaleźć co? To różne stworzenia, które nie mają gdzie indziej zrobić sobie gniazd, bo ptaki w tundrze robią te gniazda na ziemi. Na przykład kaczki edredonowe to są takie bardzo puchate, z takim bardzo, bardzo ciepłym puchem. One robią gniazda tuż obok psiarni, czyli takich kolców, w których mieszkają psy zaprzęgowe. Bo wtedy nie zabiorą im potomstwa lisy. Więc te wszystkie ptaki, one tam przylatują, jak się już topi śnieg, jak już można coś zjeść, czyli to jest jakiś czerwiec, ich tam przylatują, nie wiem jakie to będą rzędy wielkości, ale są to po prostu ogromne połacie ziemi, zadeptane przez gęsi, przez te kaczki właśnie. I to jest też wspaniałe doświadczenie widzieć, jak one się spieszą, jak to lato krótkie wymaga od nich tego takiego no, bardzo szybkiego i wychowywania młodych i te pisklęta potem zaczynają latać i odlatują. I potem jest nagle cisza znowu. Bo na Spitsbergenie jest tylko jeden śpiewający ptak, i to jest śnieguła, to jest taki biały wróbel puchaty, taka kulka bardzo, bardzo dzielna. I on przylatuje jakoś tak w kwietniu. I to jak się tam mieszka w takiej ciszy, to jak się słyszy pierwszą śniegułę w kwietniu, która gdzieś tam siedzi i pokrzykuje na dachu domu, to już wtedy wiadomo, że przyszła wiosna. To ja jeszcze sięgam do fantastycznych zdjęć. Tutaj kolory mogą być trochę zaskakujące dla niektórych, bo do tej pory mieliśmy taki szary, stalowy, niebieski, a tutaj ten pomarańcz, taki rdzawy wręcz. No i zastanawiam się, czy to są te bojowe rybitwy, czy tutaj nie powinnam się odzywać lepiej? To jakaś mewa tu leci. No, nie wiedziałam, że... Rybitwy w takich, ja ich nie widziałam nigdy, bo one były w takich wielkich stadach. One raczej się gdzieś były pojedyncze, po kilka takich, że dziobały w głowę, a to jakieś mewiszcza przelatują, to jest też południowy Spitsbergen i też początek lata, czyli jakieś tam połowa czerwca. Czyli faktycznie rybitwy atakują, a tutaj spokojne mewy. A tak swoją drogą, to jakim byś chciała być ptakiem? Bo ja kiedyś powiedziałam, że bym chciała być lizbońską mewą, żeby sobie tam fruwać i patrzeć na miasto. To w jakich skrzydłach ty byś się najbardziej odnalazła, Ilona? Ja bym chciała bardzo być alczykiem, czyli takim małym ptaszkiem, który też na Spitsbergen przylatuje. On chyba nie jest wspomniany w Przyjacielu. To są też takie ogromne stada tych ptaszków, które one są też takie biało-czarne, małe i bardzo zwarte i dzielne. Mieszkają na skałach i chciałabym bardzo być alczykiem, bo one jak przelatują, to się śmieją. To jest taki chichot. Widzą świat z góry i nurkują i widzą świat podwodny. No to już chyba lepszego życia sobie nie można wymyślić. Państwo zadają pytania i bardzo się cieszę, że jesteście razem z nami. Jeszcze ci tylko przekażę, że raptus dostał ksywę tygry z północy, to od Piotra. A Agnieszka pyta, czy faktycznie niedźwiedzie podchodzą do domów, a renifery do namiotów? To się zdarza. Teraz ostatni niedźwiedź w Longyearbyen przechadzał się główną ulicą jakoś w Sylwestra chyba w zeszłym roku.
te lata mi się teraz zlewają przez pandemię, ale no, to było jakoś niedawno, czyli on zawitał do miasta. One są wtedy zazwyczaj usypiane i wywożone, podczepiane do helikoptera i wywożone gdzieś dalej. Więc to się zdarza. Zdarzają się też konfrontacje ludzi i niedźwiedzi, zazwyczaj z niekorzyścią dla tych ludzi i niedźwiedzi, dla tych drugich. Bo ludzie często do nich strzelają właśnie w samoobronie, która nie wiadomo, czy jest samoobroną, czy jest po prostu objawem strachu. Więc one jak najbardziej są i dlatego jak się przemieszcza w terenie po Spitsbergenie, to trzeba chodzić z tą bronią. Zazwyczaj są to właśnie powojenne mauzery. A renifery podchodzą wszędzie, one i do namiotu podejdą, i do domu podejdą, tylko są bardzo płochliwe. To są takie zwierzęta naprawdę bardzo, bardzo nieśmiałe. Ta historia z Danielem, który blisko renifera skubie trawę, to jest taka trochę moja historia, bo no, tak jak tam się mieszka na tym Spitsbergenie, to czasami człowiek nie ma za dużo bodźców i musi sobie wymyślać rzeczy. I my kiedyś, był kwiecień, czyli taka jeszcze zima i bardzo dużo śniegu, kiedyś zobaczyliśmy z okna tej hytty z Birgerem stado reniferów i stwierdziliśmy, że przebierzemy mnie za renifera i mnie zawieziemy do tego stada. Masz strój renifera, Ilona? Proszę tutaj, moja wyobraźnia jest za mała, więc jak to miało być zrealizowane konkretnie? Proszę wyjaśnić. No więc Birger miał od kogoś, dostał kiedyś taką skórę renifera, takie futro renifera oraz znalazł kiedyś poroże z fragmentem czaszki. No i zawinął mnie w to futro taką liną, że ja byłam takim naleśnikiem, który się mógł poruszać oraz to poroże chcieliśmy mi zamocować na głowę, ale ono było strasznie ciężkie, bo to było takie rzeczywiście duże. No więc przymocował mnie do pleców, bo tam można było liną przywiązać i załadował mnie na sanie skutera śnieżnego i mnie zawiózł w towarzystwie gdzieś w pobliżu tych reniferów. One się tak pasły. I patrzy na mnie, a ja się zaczęłam czołgać w ich śladach do tego śniegu i tak leżałam. Przejeżdżały koło mnie różne właśnie skutery śnieżne sąsiadów, a ja się wtedy chowałam i udawałam, że jestem reniferem, bo oni udawali, że wcale nie widzą, że to jestem ja. No i chwilę tam pobyłam, nie że mogłam zobaczyć reniferze rzęsy z bliska, ale rzeczywiście byliśmy blisko i myślę, że gdybym tam dłużej poleżała, to może im bym została zaakceptowana jako taki jakiś biedny kuzyn. Powiem ci, że widziałam już takie nagłówki w Super Ekspresie, nie mogę odebrać telefonu, bo udaje, że jestem reniferem. Ilona Wiśniewska. Państwo tutaj wysyłają kolejne pozdrowienia, a ja słuchaj, jeszcze muszę cię zapytać o pewną fantastyczną bohaterkę. Nazywa się Juno i powiem ci, że chciałabym mieć bardzo dużo z jej charakteru, takiej pewności siebie, zadziorności, szybkich ripost, z którymi dysponuję, ale jest na przykład taki dialog, umiesz robić statki z kawałków drewna i piór? Nigdy nie robiłam, ale na pewno umiem. I wiesz, czy mi się to skojarzyło z twoją książką Białe, kiedy piszesz o tym, że zostajesz trenerką spinningu, choć jako cukrzyk na prawdziwym WF-ie byłam ostatni raz w czwartej klasie szkoły podstawowej. Na Spitsbergenie można być każdym. To powiedz proszę, kim jeszcze byłaś po drodze, tak żeby państwo nie wątpili w swoje możliwości, bo dla mnie Przyjaciel Północy to jest między innymi książka o tym, że warto mieć w życiu pasję i co ważne, tej pasji można szukać przez całe życie. To nie jest tak, że już, nie wiem, nie znaleźliśmy swojej drogi do 40, już koniec świata, koniec, skończyliśmy, tylko że jej można szukać. Więc czym ty się zajmowałaś, zanim zaczęłaś pisać, zanim zaczęłaś uczyć norweskiego? Już wyjechawszy z Polski, tak? Tak, tak. Na Spitsbergenie najpierw się kręciłam w kółko, bo nie wiedziałam zupełnie co robić. Potem skanowałam zdjęcia i negatywy w lokalnej gazecie. Czyli siedziałam sama, ja i wielki skaner, i tak godzinami. Potem właśnie byłam dodatkowo tą trenerką spinningu, bo no ja naprawdę nie miałam wtedy nic wspólnego ze sportem i te moje treningi, no one były też oparte na entuzjazmie i ja na tym entuzjazmie naprawdę dużo rzeczy w życiu gdzieś tam robię. No i one, i to była ta praca, ale ona była takim wolontariatem. Potem przez kolejne 4 lata pracowałam w tamtejszym muzeum, w takim archiwum i fotograficznym, i laboratorium, gdzie trzeba było na przykład fotografować i katalogować odłamki jakiejś ceramiki, którą zostawili mieszkańcy Spitsbergenu dawni. I tak zawsze na przykład katalogując, nie wiem, 1256 kawałek tej ceramiki, i bo trzeba było to sfotografować, zmierzyć, spakować i nadać temu jakiś bieg taki do magazynu,
To właśnie myślałam, że gdyby ci ludzie wiedzieli, że potem ktoś będzie w jakimś nowoczesnym laboratorium te ich śmieci fotografował, to by je ze sobą zabrali. Więc takie rzeczy robiłam. I to w sumie taka nudna praca, ale ona pozwoliła mi właśnie na to, żeby zacząć pisać i w ogóle, żeby poznawać ludzi, żeby te historie zbierać. I to z tym moim pisaniem to też była taka długa historia, więc bo 3 lata pisałam maile raz co roku do Czarnego, czy chcą książkę, i dopiero w trzecim roku odpowiedzieli, więc super, że dotarł ten mail. I to się tak zaczęło, ale wcześniej pisałam do polityki, bo też było bardzo dużo ciekawych tematów, które się nadawały właśnie na reportaże, i to tak się zaczęło wszystko. A właśnie nudna praca dawała przestrzeń na to. Plus noc polarna, kiedy naprawdę trzeba się gdzieś mocno wejść w swoją głowę i zobaczyć, czy tam jest coś wartego uwagi, czy niekoniecznie. Skoro wspomniałaś Czarne, no to w Czarnym też pojawiła się książka Harald 40 lat na Spitsbergenie, twojego męża, prawda? No i zastanawiam się, czy ten Harald książkowy, którego w pewnym momencie poznaje Daniel, to jest luźna wersja tego prawdziwego Haralda? Co Ilona na to powie? On jest też lepszą wersją siebie, bo ja nie wiem, czy on w ogóle z jakimiś dziećmi by rozmawiał tak w swoim normalnym życiu. No Harald to jest bardzo specyficzna postać. Birger go zna od wielu lat i rzeczywiście w wielu sytuacjach uczestniczył. Ja byłam u niego 2 razy i to właśnie to, co Daniel przeżywa właśnie siedząc tam w tym dziwnym pokoju, gdzie jest głowa renifera w garnku, no to jestem ja, która tam siedzę pierwszy raz i Harald ze mną nie zamienia ani słowa, bo też jestem tam na przykład 2 godziny. To była moja pierwsza wizyta u Haralda, ale bardzo się lubimy, lubiliśmy zawsze i jesteśmy zaprzyjaźnieni. Tak to przynajmniej widzę do dzisiaj. Więc jak najbardziej on, ja bardzo chciałam, żeby ten Harald też był, bo ja jestem, no, mieszkając tutaj, wiem, że jest bardzo dużo myśliwstwa. Zawsze byłam przeciwniczką myśliwstwa tego, które się zna z Polski. Też nie jem mięsa, odkąd miałam tyle lat co Daniel. I też to, jak przyjechałam na Spitsbergen i zobaczyłam, że tam się poluje z dziećmi, że tam jest tak dużo właśnie tego, nie wiem, tego właśnie korzystania z natury w taki sposób, w który ja bym nigdy nie korzystała, no to też bardzo chciałam, żeby pojawił się nagle taki Harald, bo on jest przedstawicielem tego starego pokolenia traperów, którzy na Spitsbergenie mieszkali. Oni rzeczywiście zabijali tych lisów strasznie dużo, reniferów też, i dostarczali jedzenie i futra Norwegii i innym krajom. Teraz to już jest raczej na szczęście relikt, ale nadal się tam chodzi czasami w futrach. No, nikt tego nie potrzebuje, są inne materiały. Więc ten Harald już jest też taki na wykończeniu, nieładnie mówiąc, ale on też opowiada o tym umiarze, w którym żył przez całe życie. I chyba to też chciałam, żeby Daniel i przeżył, i też czytelnik, żeby mógł tego doświadczyć, że właśnie. Że on jest takim jeszcze pokoleniem, które nie chciało za dużo i którym, mimo tego, że zabija te zwierzęta, to ma jakiś taki głęboki kontakt z tą przyrodą. On tam zresztą Tak, to w takim jest. momencie tak mówi, że on się tych ludzi, znaczy, że on zwierzęta bardziej lubi niż ludzi. Tak, to jest bardzo ciekawy wątek twojej książki, bo człowiek sobie też uzmysławia taką hipokryzję własną również, bo Harald przecież mówi o tym, że jeżeli on już zabija zwierzę, to wykorzystuje w zasadzie wszystko i potrafi na przykład w ciągu roku zabić 2 renifery i to jest wszystko. I że to, że u niego są renifery, a u nas są krowy, to jest cały czas to samo zwierzę, a on przynajmniej ma świadomość tego, skąd pochodzi to mięso, które jest u niego na stole, i nie zadaje tego bólu tylko po to, żeby zabijać. Natomiast no, bardzo często podchodzimy sobie do lodóweczki, gdzie już jest wszystko ładnie zapakowane, i bardzo łatwo gdzieś w ogóle wyrzucić z głowy, że to jest zabite zwierzę. Tutaj krowa, tutaj renifer. I ten wątek takiego zabijania dla przeżycia, zresztą Inuici się pojawiają, prawda? Bo tam nas zabierasz też w taką podróż w czasie i przestrzeni. To może jeszcze kilka słów o tych Inuitach, którzy też się pojawiają i potem zostają w głowie czytelnika. No to też dobrze, że oni zostają. Wiesz, ja teraz pod koniec maja wychodzi mój reportaż kolejny. On właśnie jest z tej najdalszej północy Grenlandii, gdzie ja spędziłam 3 miesiące w pandemicznym roku, zimę, taką bardzo, bardzo surową, ciemną i rzeczywiście no, bardzo też istotną w moim jakby odczuwaniu tej północy.
Na nich się mówi, że to są Inuici północni, tak, czy polarni, tak się przyjęło, że się ich nazywa. To jest garstka ludzi, którzy jeszcze zachowali te tradycyjne metody łowiectwa. To nawet nie są myśliwi, co bardziej właśnie łowcy. Czyli dzieci od naprawdę najmłodszych lat potrafią upolować fokę, upolować lisa. Oni się ubierają w te skóry. Dalej tradycyjnymi metodami wyprawiają te skóry. Ja byłam w takiej wiosce, która jest najdalej na północ wysuniętą wioską Grenlandii, gdzie mieszka 37 osób. I rzeczywiście byłam tam gościem w domach, gdzie też mnie proszono, dobra, to teraz podepcz skórę foki, bo teraz ją trzeba zmiękczyć, gdzie się żuje fragmenty skóry po to, żeby one też były miękkie, gdzie się nic absolutnie nie marnuje. To jest też niesamowite, że jak ja pokazałam, bo nie zawsze się ma język, więc się często wspólny język, więc się czasami pokazuje zdjęcie. Ja na przykład jak pokazałam zdjęcie raptusa, to jedna właśnie z kobiet, która tam mieszkała, ona się cała rozpromieniła i powiedziała, że to są wspaniałe rękawiczki. Że jeszcze wystarczy na wkładki do butów, bo z punktu widzenia Inuity, który rzeczywiście no, jest dla niego dużym wysiłkiem złowienie tych fok, zabicie ich i tak dalej, i potem jedzenie tego jest no, takim normalnym elementem jakby użytkowania tego zwierzęcia, że tam się nic nie marnuje, to dla niej, z jej perspektywy kot jest kompletnie bezużyteczny. Więc ja teraz raptusowi czasami grożę, że jakby co to, mam gdzie go wysłać. Ja tam zaraz wyślę jakichś animalsów, słuchaj, do ciebie, do Tromso i właśnie chciałam powiedzieć, że cieszę się, że raptus jest bezpieczny, a ty tutaj jakieś groźby. Takie groźby są karalne. Będę tutaj, tak, razem z Łatką będziemy bronić raptusa. Wiesz, tutaj się ogromnie się zmienia perspektywa, jak się już jest wśród takich ludzi i się, wiesz, szanujesz to, w jaki sposób oni żyją, bo oni nic nie marnują, plus rzeczywiście potrafią przeżyć w tej przyrodzie. Oni są jej częścią, jakkolwiek zabijają, i oni też zabijają niedźwiedzie polarne, ale oni nie zabijają niedźwiedzia po to, żeby go sobie powiesić na ścianie, bo tego by nikt tam nie zrobił, tylko zabijają niedźwiedzia po to, żeby sobie uszyć z niego spodnie, bo to są jedyne spodnie, w których nie zamarzniesz na minus 40-stopniowym mrozie. I jeszcze buty wysoko. Słuchaj, Państwo zadają kolejne pytania. Bardzo dobrze, że ten wątek się tutaj pojawia. Jak bardzo widać na północy ocieplenie klimatu, bo Daniel faktycznie jest w takim momencie, kiedy sobie zdaje sprawę, że co innego, kiedy człowiek siedzi w domu na lekcji we Wrocławiu i uczy się o tym, że jest ocieplenie klimatu, a co innego, kiedy doświadcza tego na miejscu. No to jak z tym jest? Jak bardzo widać na północy ocieplenie? To dlatego też ważne było dla mnie, żeby w tej książce byli przedstawiciele starszego pokolenia, bo oni to widzą na własne oczy. Ja to jestem od 13 lat i nie bardzo mogę się na ten temat wypowiadać, bo też nie znam tego. Dlatego jest tam i Zawierucha się pojawia w książce, który bada niesporczaki, bo to jest super naukowiec, który właśnie tym się zajmuje. To są ludzie, którzy rzeczywiście widzą te zmiany, bo mają wyniki badań i sami są w terenie od lat i widzą, co tam się dzieje. Tutaj tam jest taka scena właśnie z niedźwiedziem takim bardzo chudym i umierającym z głodu. No to jest rzecz, którą ja widziałam, której ja doświadczyłam podczas z jednych takich podróży. No i też będąc tam, też człowiek się uczy tego, że zwierzęta też umierają, też chorują, też są stare, też ta śmierć jest na każdym kroku i ona jest spowodowana przez człowieka, przez to, że się to wszystko topi strasznie szybko, a z drugiej strony jest to też naturalna kolej rzeczy, że te zwierzęta też umierają, więc jak są stare, to są też chudsze i też nie mają już możliwości łapania tych fok, jeśli o niedźwiedziach myślimy, więc tam się też nagle człowiek konfrontuje z takimi rzeczami, których nigdy by sobie nie wyobrażał, myśląc o Arktyce, bo zawsze są przedstawiane obrazki właśnie tego, co tam zobaczymy, jak tam jest pięknie, a tam są różne wymiary tego. I rzeczywiście ci, którzy tutaj mieszkają od lat, oni mówią, że jest mniej lodu na przykład. Ten lód jest kluczowy dlatego, bo na nim się rodzą foki i niedźwiedzie wędrują po tym lodzie i te foki małe mogą wtedy no, łatwiej złapać i je zjeść. Tego lodu jest mniej w fiordach wszelkiego rodzaju, na Spitsbergenie. No i to się dzieje bardzo szybko. Ja tak jak mówię, nie mam na ten temat wiesz, do naukowej wiedzy, dlatego właśnie warto i posłuchać tych starszych, ale też właśnie czytać takie źródła, które są, które no, bazują na jakichś wieloletnich doświadczeniach.
pojawił się wątek raptusa. Nie wiem, czy Ilona masz świadomość, że tam dogasa w kominku. Państwo tutaj o siebie dbają też o ciebie, żeby ci było chyba ciepło. W kominku wygasa, raptus drwanie podrzuci. No to skupię się na tym książkowym raptusie, który, mówiąc tak kolokwialnie, no trochę na nielegalu jest w tym miejscu, gdzie jest, prawda? Bo tam kotom wstęp wzbroniony. Dlaczego? Dlatego, że to jakiś urzędnik chyba wymyślił, który nie lubił kotów, tak wszyscy mówili mieszkańcy Longyearbyen. Od 80. lat, czym 86. roku bodajże nie można mieć kotów na Spitsbergenie, one wcześniej były i musiały wyjechać do jakichś swoich macierzy. No i te koty, one ich nie można mieć, dlatego że z jednej strony są te ptaki, które budują gniazda na ziemi, z drugiej strony jest tam mysz. Ja tylko widziałam tę mysz raz, a zazwyczaj widać było jej takie maleńkie ślady na śniegu. I to jest mysz, która bywa zarażona tasiemcem, który może być niebezpieczny dla ludzi. Czyli zakładamy, że kot wyjdzie na ten mróz, złapie tę mysz i no, to jest taka właśnie grubymi nićmi szyta historia i dlatego te koty wyjechały. No, ale jednak, tak jak już wspominałam, Rosjan jest to inny naród niż Norwegowie. I oni zostawili sobie parę kotów. I tam co jakiś czas można było właśnie w tym rosyjskim mieście Barentsburgu zobaczyć kota, który właśnie był rudy. I on się nazywał chyba Ryży, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i ten kot był takim właśnie, wszyscy się śmiali, że on jest lisem, a jak ktoś w nim nie widzi lisa, to jest właśnie tej osoby problem. Tak się Słuchaj, chciał. bo wyciągnęłam z tego przepastnego archiwum kolejne zdjęcie. Dzisiaj patrzyłam sobie w zasadzie przez pół dnia przez te okna i pomyślałam sobie, że mogłabym się tak zasiedzieć i zapatrzeć. To jest widok chyba też doskonale znany Danielowi książkowemu. Gdzie jesteśmy? Bo królestwo za taki codzienny widok z okna. To jest hytta książkowej cioci, ale prawdziwego Birgera, która Stop, już. stop, stop. Co to jest hytta dla niewtajemniczonych? A, hytta. Tak, to jest chatka drewniana norweska, bo Norwegowie mają zawsze swoje domy, znaczy mają zawsze, często mają dom albo mieszkanie, a do tego jeszcze mają chatkę w terenie, w której najlepiej, żeby nie było prądu ani wody, żeby można się było poczuć jeszcze bliżej tej natury. I to jest taka jedna z takich chatek na Spitsbergenie, właśnie w tej dolinie Tudalen, która jest w książce. No, i to są okna, przez które Daniel wypatrywał reniferów i innych zwierząt. To jest środek lata. Tutaj tak, bo tam widać odrobinę zieleni na ziemi, czyli to już jest tundra taka letnia. I jest koń i wisi też tam ta skrzydlata krowa, która teraz wisi tu koło mnie w domu. Właśnie chciałam zapytać, czy ta skrzydlata krowa, która ma imię zresztą Helena, faktycznie Tak, jest. okej, to zrobimy tak. Chcemy zobaczyć krowę latającą. Ja nie widziałam w życiu. Czy to będzie widać ją? Czy ją widać? O, tu jest krowa. Jest. Widać? Ja ją teraz pociągam. O. I lata. Ja sobie ją, słuchaj, wyobrażałam jako taką gigantyczną, w ogóle wiesz. Helena. O. Ale Helena, gdzie się takie Heleny fruwające nabywa, słuchaj? Radzę. Widzą, o, to bardzo dobry wątek. Powiedziałeś, że Helena Drewniana jest z Pragi. To powiedzmy o tej całej bazie naukowej, polarnej, która się spotyka, bo są tam ludzie z przeróżnych zakątków świata, którzy mają ze sobą różne historie. My poznajemy m.in. Wojtka Muskala, ale o nim za chwilę. Powiedz, ile różnych osób, bo chyba możesz spokojnie sobie powiedzieć, że masz teraz przyjaciół w zasadzie w każdym zakątku świata, których właśnie spotkałaś daleko na północy. Tak, i to jest cudowna cecha Spitsbergenu, że tam rzeczywiście poznaje się ludzi z całego świata i to takich właśnie bardzo fajnych ludzi, bo oni zawsze mają jakąś wiedzę, tak? To są zazwyczaj jacyś naukowcy. Jest tam, tutaj ta Helena jest z Pragi, więc Czechów też tam było zawsze wielu. I to był taki właśnie tygiel kulturowy, w którym wszyscy się zgadzali. My się też czasami zastanawialiśmy, czy to właśnie nie jest zasługa zimna, że tam jest tak fajnie. Bo jednak wszystkich to zimno zrównywało, bo wszystko jedno było, kim kto był w swoim kraju, z którego wyjechał, bo i tak nas zimno zrównywało. No jak się wychodziło w taką śnieżycę tygodniową, to, no to było wiadomo, że i tak każdy ma taką samą kurtkę. Na tej zasadzie, wiesz, Tak. że byli wszyscy byli równi wobec zimna.
Jest też takie zdanie, które się pojawiało też w książce Białe, ono jest trochę inaczej też wprowadzone oczywiście w Przyjacielu Północy, o tym, że w zasadzie na Spitsbergenie nie można się oficjalnie urodzić i umrzeć. No umrzeć pewnie można, jeżeli się to komuś zdarzy, ale chodzi mi o ten moment, że nie można tam być pochowanym. Przyznaję, że to też było dla mnie coś nowego. Możesz rozwinąć, Ilona? Tak, ten Spitsbergen to też jest zbieranina ludzi, którzy tam nie są przez całe życie. Tam jest raptem garstka ludzi, która i się tam może nie urodziła, ale która spędziła tam całe dzieciństwo. Jest tam kilka takich wielopokoleniowych rodzin, bo jednak średnia wieku to jest taka 40 plus. A do tego to jest też przygoda mieszkanie tam i to nie jest chyba na całe życie. Jeżeli ktoś tam mieszka całe życie, to już musi naprawdę bardzo kochać to miejsce. I ja tam mieszkałam przez 5 lat i wydaje mi się, że to było wspaniałe 5 lat, ale nie chciałabym już tam mieszkać. Więc może to też taka jest kolej rzeczy, że ludzie po prostu, tam jest duża rotacja ludzi. Ja się też tam nauczyłam szybciej zaprzyjaźniać, bo było wiadomo, że ci przyjaciele zawsze wyjadą. Urodzić się tam też parę osób się urodziło, no bo też nie zawsze to można było zaplanować, bo zazwyczaj kobiety kilka tygodni przed terminem wylatują na południe w razie jakichś komplikacji, no bo tam rzeczywiście pomoc medyczna na Spitsbergenie to nie jest najlepsza, jaką można by sobie było wymarzyć, więc różne rzeczy się tam wydarzają. Ja pamiętam na przykład, że kiedyś w roli ginekologa występował okulista. Dobrze, że lekarz I chociaż. patrzył naprawdę głęboko. Więc to trzeba było naprawdę też mieć duże poczucie humoru, żeby to jakoś przyjąć oraz dobre zdrowie. No i z tym umieraniem, no to też często jest tak, że no, ludzie giną w różnych wypadkach, bo jest zima, a gdzieś się zapuszczają daleko. Są też te sytuacje, kiedy rzeczywiście niedźwiedź jakiś kogoś poturbuje na śmierć. Więc tam można zostać pochowanym, ale mało kto chce, dlatego że jeżeli przyjeżdża się tam na jakiś krótszy okres w swoim życiu, no to jednak ma się rodzinę gdzie indziej, ma się gdzieś korzenie. I tam jest taki mały cmentarz, gdzie jest pochowanych kilkudziesięcioro jakichś młodych mężczyzn, którzy tam wtedy byli, tam ich wszystkich dopadło jakiś pomór ich dopadł. A kilka osób zostało pochowanych takich bardzo zasłużonych. Na przykład jak podczas tego okresu, kiedy mieszkałam w Longyearbyen, to były dwa pogrzeby. I to były takie osoby rzeczywiście związane bardzo. Jedna to był burmistrz, a jedna to była też kobieta, która pracowała w kopalni i też całe życie spędziła na tej wyspie. Więc oni nie mieli dokąd wracać, a większość ludzi ma. A rozsypywanie prochów faktycznie ma miejsce? No, tam w Białym jest historia o jednym z bohaterów, którego prochy właśnie też Wojtek rozsypywał, ale nie wiem, czy to jest takie popularne bardzo. Nie wiem, jakie są zasady. Myślę, że można. Znam wiele osób, które by chciało być rozsypane tam. Powiedziałaś takie ważne zdanie, że faktycznie jest tam pięknie, ale po pewnym czasie jednak człowiek musi wyjechać. Jest takie zdanie w Przyjacielu Północy, tu od metra w dół pod ziemią zaczyna się wieczna zmarzlina, więc nawet ludziom trudno zapuszczać korzenie. Ale zastanawiam się, czy na przykład przewidujesz jakiś powrót, żeby tam znowu dłużej pomieszkać na Spitsbergenie? Nie. Ten Spitsbergen też się bardzo zmienił. To ja też widzę po Birgerze, który lata tam, bo ma jakieś zawodowe zobowiązania. I za każdym razem, jak wraca, to już coraz mniej ma ochotę wybrać się tam ponownie. Bo jednak to jest też taka społeczność, do której w ciągu krótkiego okresu przyleciało bardzo dużo osób, też bardzo dużo urzędników. Tam się też to prawo zmieniło na takie bardzo restrykcyjne, że tam już mało kto ma poczucie humoru, mało rzeczy, coraz mniej rzeczy może jest właśnie związanych z zaufaniem między ludźmi, tylko właśnie jest coraz więcej jakichś zakazów, coraz więcej reguł. A to też nie o to chodziło ze Spitsbergenem, ale wiadomo, że jak jest bardzo dużo ludzi, to trzeba pewnie jakoś regulować zasady życia tam. Więc tam się też bardzo to miasto rozbudowało. Tam powstały kilkupiętrowe bloki.
ono nie ma już takiego uroku. To jeszcze przed pandemią pamiętam, że byłam tam i latem, i zimą, i rzeczywiście to miasto się robiło tak, jak czasami się jedzie gdzieś na wakacje i przez przypadek człowiek ląduje w takim bardzo turystycznym miejscu. To ono właśnie takie było, że tam już mało było rzeczy dla mieszkańców, a większość była właśnie dla tych, którzy przyjeżdżają na chwilę, więc wszystko jedno, jakie będą mieli doświadczenia, bo i tak wyjadą stamtąd. Czy jeśli chodzi o jakąś bazę gastronomiczną, czy hotelową, czy w ogóle jakieś taką codzienność tego miasta. Ja byłam właśnie taka zawsze smutna po każdym wyjeździe. Ale myślę, że i tak ci, co tam mieszkają, to mają świetne życie, bo to mimo tego, że to miasto się tak zmieniło, no to cały archipelag się nie zmienia aż tak, poza tym, że się topi. Krajobraz jest dalej piękny, dalej jest się tam takim małym stworzeniem, które otacza no, najpiękniejsza przyroda, jaką sobie można wyobrazić. O, tu też lodowiec schodzi. Zakochałam się w tym w świetle w ogóle, kiedy patrzę, ile tutaj się dzieje właśnie w takich niuansach. Mamy w zasadzie niewiele kolorów, ale to, co się dzieje ze światłem, jest fantastyczne. Bardzo lubię też, przyjacielu północy, Ilona, to, że czuję się, że ta ciotka książkowa, no ja to sobie trochę przykładam jednak na ciebie i Daniela prawdziwego, że mają takie partnerskie relacje. To nie ma czegoś takiego, że dorosły patrzy na dziecko z góry. Mają wspólny język, potrafią się bawić, poczucie humoru, bawią się językiem. Jak w ogóle Daniel zareagował na samą książkę? Bo on już jest dzisiaj chyba starszy niż nasz książkowy bohater. Jakie były wrażenia? No, on będzie miał zaraz 14 lat, już jest ode mnie wyższy, to już teraz bym sobie o niego nie oparła głowy. Daniel cały czas wiedział, że ja nad tą książką pracuję. Ja nad nią pracowałam etapami, więc zazwyczaj była taka, on tak mnie pytał, no i jak? Ja tak mówiłam, no teraz akurat robię przerwę i strasznie miałam wtedy wyrzuty sumienia, że tak tego nie piszę. No więc Daniel był też jednym z pierwszych czytelników. Przeczytał tę książkę na telefonie, a jak się domyślasz, 14-latkowie akurat nie to robią na telefonie zazwyczaj, w stanie małego druczku, bo ja nigdy nie przeczytałam książki na telefonie, chyba nie byłabym w stanie tego zrobić, więc wtedy też wyraził się w bardzo pochlebnych słowach o tej przygodzie, która tam się wydarzyła. Jakie my mamy relacje? Ja myślę, że ja nie mam własnych dzieci i nie będę ich raczej miała, bo mam 41 lat i też to życie mi się tak ułożyło, że nie mam dzieci, ale lubię bardzo dzieci. Jest coraz większa grupa na świecie ludzi, którzy nie mają dzieci, ale sympatyzują bardzo z dziećmi. Przybijamy piątkę teraz. Więc ja jestem właśnie w tej grupie i to też było ważne bardzo, żeby tego Daniela nie traktować jak dziecka. Ja nie wiem, jak się z dziećmi rozmawia, więc zawsze z nim starałam się rozmawiać, czy staram, jak z takim partnerem, bo ze mną też tak zazwyczaj rozmawiano, albo ja najbardziej chyba lubiłam te ciocie i tych wujków, którzy ze mną rozmawiali jak z człowiekiem, a nie z jakimś takim nie wiem, poczwarką, która się dopiero przeistoczy w człowieka. I to było też dla mnie zawsze naturalne, że ten Daniel jest, że on odczuwa rzeczy na swój sposób i że on oczywiście, że rozumie więcej niż nam się wydaje. Przecież pewnie pamiętasz ze swojego dzieciństwa, bo ja to pamiętam ze swojego bardzo często, że przecież ci rodzice szeptali albo mówili coś, co my wydawało się, że my nie rozumiemy. My wszystko rozumieliśmy i reagowaliśmy na to w różny sposób. Potem się człowiek albo obawiał, albo nie obawiał, bo to były jakieś historie straszne, rodzinne na przykład. Więc no tutaj też chciałam, żeby ten Daniel miał w tej ciotce jakieś takie oparcie, żeby do dzisiaj mamy taki kontakt. Ja mam nadzieję, to jest też jest trudne tak chyba, nie wiem, utrzymać taką przyjaźń, bo on jest teraz nastolatkiem, on coraz mniej będzie potrzebował pewnie tego kontaktu dorosłych, ale mam nadzieję, że to, co wypracowaliśmy w jego dzieciństwie, mimo tego, że mnie nie ma, bo to jest taka, to jest chyba jedyna z rzeczy takich, które naprawdę żałuję, że nie jestem na co dzień obecna w jego życiu, no to że gdzieś to zaprocentuje, chociażby w tym, że nie wiem, że jakąś swoją super dziewczynę zabierze na północ kiedyś i odwiedzi starą ciotkę wtedy. Bardzo lubię te fragmenty, kiedy faktycznie czuć taką relację i to, że można mieć taką rodzinę z wyboru, że przyjaciele są naszą rodziną z wyboru. Ja nie mogę się doczekać, kiedy zawiozę przyjaciela północy swoim czterem siostrzeńcom. Ostatnio zresztą mnie zapytali, ile mam subskrybentów na YouTubie i taka zadowolona, dumna z siebie powiedziałam 13 tysięcy i usłyszałam,
No słabo. Więc drodzy Państwo, żeby nie było słabo, to proszę subskrybować. A ja pokazuję kolejne zdjęcia i chciałabym, żebyśmy jeszcze powiedziały kilka słów o takim polarniku, którego nie sposób nie polubić po lekturze Przyjaciela Północy, czyli Wojciech Moskal, niech się pojawi w tej opowieści, zdobywca biegunów, ale też bardzo skromny polarnik. Jak wy się poznaliście? No my się poznaliśmy oczywiście na Spitsbergenie przy okazji jakichś spotkań Polaków, jakieś wódeczki, bo to chyba było nasze pierwsze spotkanie. Ja chciałam bardzo o Wojtku napisać, bo o tym Wojtku wszyscy mówili, którzy dowiedziawszy się, że jestem z Polski, wszyscy mieszkańcy Spitsbergenu zawsze używali słowa Wojtek. Czyli Wojtek to jest ten Wojtek. I ten Wojtek przyjeżdża tam od lat i rzeczywiście to jest tak... A ty jesteś Ilona Wiśniewska? Nie, ja jestem Iluna Wisniewska, okay. Ale Iluna przede wszystkim, bo o jest jak u w norweskim. No i Wojtka, z Wojtkiem się poznaliśmy tak, jak się tam wszyscy poznawaliśmy, bo z jednej strony poznawało się ludzi z całego świata, ale jednak jak była grupa Polaków, którzy gdzieś tam latem przyjeżdżali, no to wszyscy się prędzej czy później poznawali. No ja bardzo chciałam tego Wojtka poznać i chciałam bardzo o nim napisać, ale się też bardzo wstydziłam, bo jestem bardzo nieśmiała. No ale Wojtek wtedy powiedział, dobra, to jak piszesz dla Czarnego, to możesz o mnie napisać. I to była przepustka do tego, żeby on mi cokolwiek o swoim życiu opowiedział. A oni się też znają z Birgerem od lat, jeszcze z lat 80., bo to się tam, tak jak mówię, małe środowisko. Więc ten Wojtek, to jest naprawdę człowiek, którego się uwielbia od pierwszego wejrzenia. A jeszcze w kontekście tego, że teraz jest tak strasznie dużo takich zdobywców polarnych, którzy są tacy przejęci na swoim punkcie i tacy są poważni i nie mają w ogóle poczucia humoru i dystansu do siebie a nie dokonują nawet odrobiny tego, co Wojtek dokonywał w jakichś spartańskich warunkach. I Wojtek jest skromny i ta skromność to jest taka wspaniała cecha właśnie, która jest u niektórych ludzi polarnych i ja właśnie Wojtka za to bardzo, bardzo cenię i chciałam, żeby był też częścią tej książki. Drodzy Państwo, to jest też idealny moment, żeby się włączyć tutaj z pytaniami. Jeżeli ktoś ma jakieś pytanie ciekawe w głowie albo się trochę wstydzi, to nie ma się co wstydzić, naprawdę. Myślę, że nawet łatwiej w takich warunkach internetowych zadać pytanie niż wstać i wziąć do ręki mikrofon gdzieś podczas takich spotkań face to face. Ja jeszcze wrócę do tej miejscowości Longyearbyen. Mam nadzieję, że w miarę dobrze to wypowiadam. Pamiętam, że też w książce Białe pisałeś, że to jest taka miejscowość, która trochę wygląda jak dekoracja, trochę jak plansza do gry. Jak się potrafią zachowywać turyści, do których chyba czasami nie zawsze dociera, że tam żyją realni ludzie, że to nie jest jakaś inscenizacja. Też trudno tych turystów trochę tak osądzać. Znaczy, oczywiście, że my mieszkający tam wtedy ich osądzaliśmy i niespecjalnie lubiliśmy, jak przypływali, ale dla tych ludzi to też jest kompletna nowość. Oni też czasami, to Mikołaj by super o tym opowiadał, bo on ma świetne doświadczenia właśnie z tych dużych statków, czy jakichkolwiek rozmiarów, ale po prostu ma duży przekrój turystów, których zna, że oni czasami właśnie pływają na tych statkach i dla nich jest wszystko jedno, dokąd płyną. Że to jest jakaś wyprawa, że schodzą na ląd na Islandii, na Grenlandii, na Spitsbergenie, w Norwegii i w sumie nie wiedzą do końca, gdzie są. Ja miałam bardzo często, pracując w muzeum, miałam taką sytuację, że wchodziła grupa turystów w jednakowych kurtkach, była tam taka wielka mapa całego archipelagu i ten entuzjastyczny przewodnik mówi, no i drodzy Państwo, jesteśmy tu. I wszyscy tak, na tej zasadzie, że oni dopiero jak pokazał przewodnik, to wtedy teraz gdzieś, warto się zachwycić. Tak, na tej mapie gdzieś się umiejscawiali, więc też im większa grupa, tym oni się zachowywali też jakoś mniej racjonalnie i to też zrzucaliśmy zawsze na to, że oni... Że tam za nich jest zawsze pomyślane na tym statku. Oczywiście oni są informowani też, żeby właśnie nie deptać, żeby nie fotografować ludzi bez pytania i tak dalej, ale potem jak nagle się ląduje w takiej dekoracji, która dekoracją nie jest, a jest miastem, no to rzeczywiście robi się jakieś takie rzeczy z punktu widzenia mieszkańca głupie, czyli na przykład droga, którą normalnie jeżdżą samochody, ona jest nagle zapełniona przez pielgrzymki tych turystów i trzeba uważać, żeby
żeby jakiś nie wpadł pod koła. Oni właśnie, to sąsiedzi moi różnie, czy sąsiedzi, nawet znajomi, którzy mieszkali bliżej portu, to często mieli jakieś sytuacje takie, że ktoś wchodził do domu, szedł do ich toalety, albo pytał, czy może dostać kawę, albo też te pytania w muzeum, jak pracowałam, one były często zadawane właśnie, a gdzie jest rezerwat niedźwiedzi na przykład, bo oni by już chcieli pojechać, zobaczyć, zrobić zdjęcie odfajkowane, niedźwiedź zobaczony. Albo właśnie, ale takim jednym z takich piękniejszych pytań zadawanych, bo one świadczyły z jednej strony o takiej ignorancji, a z drugiej strony takim jakby pięknym patrzeniu na świat, to były te pytania o drugie słońce. No bo w nocy jest to, to się nazywa midnight sun i że to midnight sun to jest inne słońce niż to, które świeci w ciągu dnia i że teraz ono kiedy wschodzi. I to było też piękne pytanie, bo że można żyć sobie w takiej jakiejś równoległej rzeczywistości. To też myśmy tak, czasami się denerwowaliśmy na turystów, a z drugiej strony też na nich można było spojrzeć z takim uczuciem, że właśnie każdy z nas gdzieś kiedyś był w tym miejscu. Ilona, pojawiają się oczywiście też pytania związane z aktualną sytuacją. Pani Monika pyta, jest ciekawe, jak w tamtym rejonie ludzie patrzą na to, co dzieje się na Ukrainie. Pewnie dzisiaj będziesz mówiła nam bardziej z pozycji Tromso, prawda, i Norwegii. W Polsce jest to zdecydowanie temat numer jeden. Tak jak Państwu powiedziałam, te nasze spotkania traktujemy trochę jak takie miejsce, gdzie też na chwilę można się schronić, żeby składać na nowo tę rzeczywistość z jakichś kawałeczków, okruchów, chociaż spokoju. Ale faktycznie też jestem ciekawa, na ile ten temat jest obecny w Norwegii, zauważalny, na ile się o nim dyskutuje? Była w Longyearbyen była kilka dni temu demonstracja poparcia dla Ukrainy, bo jednak to jest, tak jak mówiłam, międzynarodowa społeczność, są tam zarówno Rosjanie i są też Ukraińcy. W Tromsø już były dwie demonstracje takie duże poparcia dla Ukrainy, na których my byliśmy i tam, to jest też na północy Norwegii jest też kwestia Rosjan, dlatego że te kraje ze sobą graniczą na północy, one sobie wyrobiły naprawdę dobre braterskie relacje, jest bardzo dużo współpracy i takiej naukowej, i kulturalnej i tak dalej między Norwegami i Rosjanami i to teraz wszystko zostało zamrożone. Norwegia no, o niczym innym nie informuje w swoich mediach, tylko właśnie o tym, co się dzieje czy na granicy i w Ukrainie i tak dalej. NRK, czyli ta główna telewizja, ma swojego wysłannika w Przemyślu, który codziennie raportuje, co się tam wydarza. I w Tromsø, tak jak na jednej z demonstracji burmistrz mówił, mieszka 600 Rosjan. No i dla tych Rosjan jest to też bardzo trudne. Ja znam wielu Rosjan mieszkających tutaj i oni są załamani tym, co się dzieje, tym, że oni tyle lat pracowali na to, żeby mieć właśnie te dobre relacje, żeby się pokazać od tej dobrej strony, ale teraz to się kładzie cieniem na tym właśnie, na tym ich pochodzeniu, że oni są właśnie z tego kraju. I tak szkoda jest bardzo właśnie tej współpracy, tych wszystkich projektów, które tutaj były prowadzone. Ja też w jednym z takich projektów brałam udział i też na pewno nie dostanie on już finansowania, żeby go kontynuować. I tak jest taka ogromna przykrość. Nie jest tak, że się Norwegowie obawiają Rosji, bo to też nie wydaje mi się, żeby to był dobry czas na przekładanie teraz, że o co się wydarzy u nas. Oni się też skupili teraz na pomocy. No oni paradoksalnie przez to, że jest taka sytuacja energetyczna teraz, to oni bardzo dużo pieniędzy zarabiają na tej wojnie. Ale tak jak rozmawiamy o tym z Norwegami, to dobrze, że to są Norwegowie, bo oni jednak wszystko mają ustanowione przez państwo i to wszystko jest sterowane przez państwo, więc wierzymy w to, że te pieniądze, które są zarobione na tym nieszczęściu, że one będą oddane tym ludziom, którzy będą w potrzebie. No i tak samo są wszyscy przygnębieni jak wszędzie indziej na świecie i jest to też taki moment, kiedy też się staramy być jakoś tak wszyscy bliżej, czy wszystko jedno, czy jesteśmy Polakami, czy Norwegami, po prostu jest to taki moment zadumy nad tym, kim jesteśmy.
Dzisiaj, tak jak Państwo tutaj piszą, jesteście z nami w przeróżnych miejscach na świecie, bo był i Kapsztad, ale widzę, że są Państwo też w różnych zakątkach Polski. Pojawiła się Anglia, pojawiła się Haga, z tego co widziałam, więc cieszę się, że taką bliskość emocjonalną, mimo tej odległości geograficznej, możemy dzisiaj też nawiązać. Pytanie od Pani Anidy. Pani Ilono, za czym Pani tęskni i czy tęskni, kiedy jest w Polsce i czy myśli Pani o powrocie do Polski? My z Birgerem byliśmy w Polsce w 2018 roku, prawie przez cały rok mieszkaliśmy na północy Polski. I to była taka próba sprawdzenia, czy będziemy chcieli w Polsce mieszkać. Ja oczywiście, że tęsknię za wieloma rzeczami. Głównie tęsknię za osobami, z którymi nie widzę się na co dzień, ale mam z nimi kontakt, więc to jest taka tęsknota główna. Ale chyba na razie nie rozważałabym powrotu do Polski. My się tak śmiejemy, że w takich niepewnych czasach dobrze mieć swojego człowieka na północy, ale tak serio to. Tak nawet się czasami zastanawiałam, czy gdybym nagle teraz, gdyby jakoś życie mi się potoczyło tak, że jestem nagle sama w Tromso, to czy zostaję tu, czy wyjeżdżam, bo to nie chodzi o wracanie, tylko wyjeżdżanie, bo to już jest też mój dom teraz. To nie jestem pewna. Jeszcze chyba z 2 lata temu byłabym pewna, żebym wróciła do Polski, czy przyleciała do Polski, a teraz nie wiem. Ja się tak staram żyć, znajdować równowagę w byciu w Polsce i w byciu tu, żeby żadnego z tych miejsc nie zaniedbać, bo też znam ileś przykładów ludzi, którzy wyjechali z Polski, nim się pourywały przyjaźnie. Bazują już tylko na tym, co mają tu, a nigdy nie wiedzą, nie wiemy, jak się potoczy życie. Więc chciałabym nigdy nie stracić tego, co wypracowałam przez te 27 lat w Polsce. A z takich rzeczy, za którymi naprawdę tęsknię, to są pociągi i pomidory. A Nie mam pociągi? pociągów na północy, ale uwielbiam jeździć pociągami i pomidory takie dobre. Nie takie zimowe, jak u nas są te takie straszliwe wodliste, tylko po prostu taki pomidor, który wyrośnie w ogródku. Ja tutaj co roku próbuję takich, nie mam niestety zdolności ogrodniczych, ale walczę cały czas i co roku wysiewam to wszystko, żeby to rosło. I właśnie w tym roku będę miała taką małą szklarenkę, żeby to wszystko gdzieś mogło funkcjonować, żeby była to też taka namiastka tego, skąd jestem, bo ja jednak jestem z tego klimatu umiarkowanego i no fajnie jakby wiosną, jakby w maju już było zielono. Tutaj ten maj jest Tromso najgorszy, bo to jest właśnie tak się definiuje wiosnę, bo dla Birgera wiosna jest wtedy, kiedy przylatują ptaki, ale nadal jest śnieg. I to jest w maju. No i tutaj to są właśnie te takie małe rzeczy, w których nie do końca się zgadzamy, bo chociażby właśnie definicja wiosny. No i wtedy maj zazwyczaj staram się spędzać w Polsce, bo no, tu nie ma kosów też na przykład. One nie dolatują tak daleko na północ. Są drozdy i one już śpiewają też bardzo pięknie, ale nie ma tego, tak jak wszyscy Państwo, którzy nas słuchają, wiedzą to doskonale, może już na to nie zwracają takiej uwagi, te takie ptasie śpiewy o 3, 4 nad ranem. To jest coś wspaniałego i tego tutaj nie ma. Więc chyba za tymi ptakami najbardziej, bo tam pomidor to tam No to dobra. skoro jesteśmy przy tęsknocie, to muszę cię zapytać, bo jak się odkryje takie swoje miejsce na ziemi, ja tak mam z Lizboną, to zawsze mam rodzaj takiego rozdarcia, że kiedy jestem tam, to zdarza mi się takie absurdalne poczucie, że już żałuję, że będę musiała wyjechać. Ale na przykład po miesiącu już zaczynam tęsknić za Polską, wracam i znowu zaczynam tęsknić w drugą stronę. Nawet nazywam to takim swoim miejscem do tęsknienia. Więc jak to wygląda u ciebie? Bardziej jest to miejscem do tęsknienia Polska, czy bardziej tym miejscem do tęsknienia jest Norwegia? To też właśnie zależy, kiedy mnie pytasz na przykład, bo w momencie, kiedy jestem w Polsce przez kilka tygodni, to już myślę o tym, żeby wrócić do Tromso, bo już chciałabym odetchnąć czystym powietrzem, już zobaczyć to światło, które tutaj jest obłędne, już też zwolnić trochę, bo jednak Polska wymaga życia na wyższych obrotach. Ja już nie żyję na takich obrotach i to jest, o, to jest zdjęcie, które ci się pojawiło, to jest, tak wygląda stacja właśnie, gdzie mieszka Harald, nasz myśliwy. Z góry zrobione zdjęcie, także no, on ma dużo przestrzeni. I tutaj się zawsze się
trochę tęskni, będąc w jednym miejscu za drugim, to wiadomo, ale tak jak mówiłam, właśnie staram się mieć równowagę w tym wszystkim, żeby nigdy nie zgorsznieć w jednym miejscu, to znaczy, żeby nie znielubić Tromso, bo naprawdę tutaj jest mało rzeczy do znielubienia, poza tym śniegiem w maju. A poza tym to jest dobre miejsce do życia, bo to jest też bezpieczne miejsce do życia. I to nie tylko dla takich dorosłych, bezdzietnych jak ja, ale też dla ludzi, którzy mają dzieci, którzy właśnie mówią, że to jest też taka bańka, w której żyjemy, jakkolwiek jest to już takie duże miasto w norweskich kategoriach. Więc bardzo ważne chyba, żeby właśnie znajdować jakiś taki, nie wiem, wiesz co, ja myślę, że ten i te ostatnie 2 lata, i teraz to, co się dzieje, to we mnie utwierdza tylko to, że się cieszę tym, co jest w tym momencie. To jest tak ciężko cokolwiek zaplanować. Nawet ten Daniel, jak ostatnio się widzieliśmy przy okazji promocji książki takiej stacjonarnej i tak on mówi, wiesz, jak to wspaniale, że my pojechaliśmy na te wszystkie nasze wyjazdy, bo teraz przecież nic nie możemy zaplanować. My wtedy planowaliśmy z półrocznym wyprzedzeniem i było wspaniale i nie musieliśmy się bać, że to się nie uda, czy że coś nam pokrzyżuje plany. A teraz jest, wszystko jest tak niepewne, że właśnie gdyby, ja też tak uczę się tego myślenia, że nawet jeżeli mi się nie uda już nigdzie pojechać na takie piękne wyprawy, to co przeżyłam, to już jest też ogromny zaszczyt, który mnie spotkał i że to jest moja też mój kapitał na przyszłość. I bardzo Ci dziękuję, że tymi przeżyciami dzisiaj Ilona się razem z nami dzielisz. Pani Mariola napisała, że patrząc na te zdjęcia czuję spokój. Też takie emocje w sobie odnotowałam, więc za ten spokój dzisiaj Ci podwójnie dziękuję. Wojtek z książki, czyli Wojciech Moskal, mówi o tym, że nigdzie nie czuje się bardziej wolny niż na Spitsbergenie. To gdzie Ty się czujesz najbardziej, Ilona, wolna? Ja się chyba czuję, to są takie momenty, bo nie jest to takie, tak samo jak ze szczęściem, że to nie jest taki permanentny stan, tylko to są takie momenty, w których czuję się wolność. Na przykład wczoraj się czułam bardzo wolna i czułam się naprawdę szczęśliwa. Pierwszy raz od rozpoczęcia wojny ja się śmiałam. I to było wczoraj w północnej Finlandii, bo to jest 150 km od nas. Była piękna pogoda, takie już słońce, które wzeszło po nocy polarne. My się nim cały czas cieszymy. I pojechaliśmy w okolicy takiego wielkiego zamarzniętego jeziora. I było bardzo zimno, było minus 10 stopni. Nad tym jeziorem była taka zamarznięta mgła i był tam szlak dla nart. I ja dopiero wczoraj, a mieszkam tutaj od 13 lat, dopiero wczoraj pokochałam jeżdżenie na nartach. I bo się jeździ po płaskim, a nie po górach. I to było właśnie wspaniałe. I po tym płaskim jeziorze, na którym nie było nikogo, my się właśnie przemieszczaliśmy z Birgerem, z jakimś plecaczkiem, z termosem i kawą. I ja się tam czułam absolutnie wolna. To są takie momenty właśnie i to chyba przyroda daje wolność. Myślę, że jak się mieszka w dużych skupiskach ludzkich, to ci ludzie też dają wolność na pewno. Ja mam dużo przyrody i to ta przyroda mi daje wolność. Słuchaj, pani Agnieszka napisała, że jej córka słucha i rysuje. Wysłała mi na Messengera ten rysunek, więc zaraz państwu pokażę. Na rysunku jest ciocia i Daniel. Jej oczami, słuchaj, mam nadzieję, że będzie to... Widzicie chyba, co? Widzicie. Bo teraz światło nie? O tak. Mam nadzieję, że się... O, teraz jest ostrość na mój wypaćkany telefon. Przyślę Ci to zdjęcie, Ilona, a Państwu pokazuję. Pod dzisiejszą transmisją też wrzucę, jeżeli oczywiście zgoda małej artystki Marysi będzie, to z przyjemnością tutaj podzielimy się ze wszystkimi. Jest też takie piękne zdanie dotyczące szczęścia. Szczęście będzie wtedy, kiedy spełnia Ci się kawałek marzenia i już wiesz, jak to jest, ale możesz marzyć dalej. No to pomówmy trochę o marzeniach. Ilona, twoje, które są może jakieś takie jeszcze nieśmiałe jak renifery, ale te renifery też są ciekawskie, jednak odważą się, żeby zdobyć to, co chcą. Więc jak jest z tymi twoimi marzeniami? Wiesz co, ja chyba teraz w sytuacji, która jest, to marzę o tym, żeby jak największa liczba ludzi po prostu żyła w spokoju. Bo ja mam wszystko, czego mi potrzeba. Ja przez to, że mam wolny zawód, czasami mam problemy finansowe, ale poza tym, że choruję na cukrzycę i ona mnie kiedyś pewnie zabije, to mi nic więcej nie potrzeba. Ja też się nauczyłam na północy bardzo tego, żeby się właśnie i cieszyć tego, co jest i czasami nie chcieć więcej. Bo właśnie się uczę cały czas tego umiaru, bo to nie jest łatwe, ale właśnie tego, że masz to i nie chciej więcej.
Po prostu ciesz się tym, co to jest, ciesz się tymi ludźmi, którzy są. I to właśnie, żeby zwalniać. I marzeniem jest chyba utrzymanie tego stanu. I też to, żeby jak najwięcej osób miało właśnie spokój. Ten spokój jest nam dzisiaj bardzo potrzebny. Dlatego dzisiaj Państwa zabieramy w takie przestrzenie arktyczne, gdzie czasami człowiek chłonie, nawet nie potrafi nazwać tego, co chłonie, ale ma w sobie takie przekonanie, że z całej siły chce się tym wszystkim nasycić. Ja dzisiaj jeszcze chciałam wymienić taką jedną nazwę, która też się pojawiła w Przyjacielu Północy i dla mnie była odkryciem. Bardzo Ci dziękuję właśnie, Ilona, za takie poczucie humoru, które też jest obecne w tej książce, bo tutaj mamy zarówno obserwację Spitsbergenu oczami młodego człowieka, ale też tak naprawdę przyglądamy się swoim emocjom, które się budzą w trakcie podróżowania w każdym człowieku, czyli czasami jest strach. Nawet bym powiedziała, że możemy sprawdzić, co jest po tej drugiej stronie strachu, bo sama wiem, że boję się podróżować, ale zawsze, kiedy już się zdecyduję, to jestem przeszczęśliwa. Tam jest też tęsknota, tam jest niepokój, radość, no ale są też takie bardzo konkretne odkrycia i pojawia się na przykład, uwaga, uwaga, lepnica bezłodygowa brzmi jak jakaś choroba. No ale to nie jest choroba, więc co to jest? To jest roślinka, to jest taki kwiatek, który rośnie na takich kępkach i on kwitnie od południa. Więc można zobaczyć kierunki świata, bo te kwiatki rosną właśnie tam, gdzie jest najwięcej światła. Jest taka lepnica. A tu muszę cię jeszcze zapytać, czy ty masz za sobą to, bo by mi uciekło, chrzest bojowy, czyli taką kąpiel w lodowatej wodzie. Zresztą ja w ogóle uświadomiłam sobie przy czytaniu Przyjaciela Północy, że jedną z pierwszych rzeczy, które chcę zrealizować po raz pierwszy w wieku 41 lat, to będzie ubranie się w wodery. Nigdy nie byłam w woderach i wejście po prostu do rzeki. I też wkładam do kieszeni kolejne zdanie. Stopień zabrudzenia butów świadczy o klasie przygody. Będę dbała o klasę moich przygód, więc opowiadaj trochę, jak to u Ciebie wyglądało. Czy ten chrzest bojowy był w postaci takiej kąpieli w lodowatej wodzie? Tak, bo to chyba każdy turysta, który na Spitsbergenie przemieszcza się łodzią, to w końcu do tej wody wejdzie. I jest taki główny fiord, który się nazywa właśnie Magdalene Fiord i on jest, tam jest plaża, więc można nie po kamieniach, tylko właśnie z piasków biec sobie z piskiem do wody, jeszcze szybciej wybiec z jeszcze większym piskiem i potem dostać dyplom, bo turyści dostają dyplom, tak jak tam jest powiedziane Danielowi. Ja się oczywiście też tak kiedyś skąpałam z moimi przyjaciółkami. Tam się często ludzie kąpali w zimnej wodzie, no bo nie ma ciepłej, więc to była jedyna forma kąpieli w naturze, jaka mogła być. Często mieszkańcy Longyearbyen na przykład ustawiali w namiocie saunę, podgrzewali tam bardzo, bardzo temperaturę, więc się wbiegało do morza i potem wbiegało do takiego namiotu nagrzanego i to też gdzieś miało sens. A te wodery, to tutaj to też jest taka historia, która, ona się mnie nie wydarzyła, bo ja przechodziłam przez rzekę, ale nie w woderach. Przechodziłam z moim innym kolegą, który jest przewodnikiem i ma firmę taką turystyczną, gdzie zabiera właśnie turystów. I ten kolega jest zaprawiony w bojach wszelakich i przekraczaliśmy rzekę, tyle że w tej rzece tej wody było tak mniej więcej do połowy ud i on zarządził, że będziemy, że zdejmujemy po prostu ubrania i przechodzimy w majtkach. Byliśmy związani, a wszystkie rzeczy wzięliśmy po prostu do tego. Przepraszam za to hałas. Raptus chyba, tak? Nie podpuszczmy, bo się zaraz piłeczkę i robi to bardzo słychać, bo ja mogę go zabrać. Tak? Ale już się uspokoj, no przecież ten raptus jest u siebie w domu, to my jesteśmy gośćmi, więc wiesz. No więc przechodziliśmy przez tę rzekę właśnie boso i te kamienie można było czuć stopami. Tak, to kolega Czech, a propos Czech. To jeszcze jedna rzecz, od razu Państwu mówię, że dzisiaj książka Przyjaciel Północny od wydawnictwa Agora dla dzieci będzie szukała dobrego domu, więc za chwilę zamienimy się tutaj w takie dobrodziejki, które potem za pośrednictwem kurierów dostarczą Państwu te książki do rąk. W jaki sposób, o tym za chwilę, ale jeszcze muszę się zapytać, Ilona, Ciebie o jedną rzecz, bo podróżujemy razem z Danielem, no i sporo się tam pływa z Zodiakiem, czyli taką łódką pontonową, pewnie fachowcy by się trochę oburzyli za tę definicję, ale mam nadzieję, że dla laika ujdzie. Więc jak to jest z tą chorobą morską? Można się na to uodpornić? Jak ty się w ogóle czujesz w takich sytuacjach wodnych?
Ja się zaskakująco dobrze czuję. Myślę, że jakąś taką chorobę morską, nie taką klasyczną z jakimiś wydzielinami, ale taką po prostu, że byłam zmulona, to miałam raz, płynąc takim statkiem naukowym z Polski na Spitsbergen, Oceanią, bo tam wszyscy też chorowali, ale tak to raczej dobrze to znoszę, bo też jestem wyćwiczona, żeby zawsze patrzeć w horyzont, żeby jednak oddychać i być na powierzchni, czy na pokładzie, i to się udawało. Tutaj Birger właśnie jednej rzeczy, bo ostatnio dopiero to wyszło, chyba z nim tego nie konsultowałam w tej książce, że on tam ma chorobę morską. Mówi, jak to ja mam chorobę morską? Przecież ja nigdy nie mam choroby morskiej. Mówi, naprawdę? Także był zawiedziony był tym fragmentem książki, że to jego dopadło. No, ale ta choroba, ona czasami dopada nawet osoby, które cały czas spędzają na morzu. Ja znam takiego rybaka już emerytowanego z północnej Norwegii, który całe życie cierpiał na chorobę morską, a na kutrze pracował, odkąd miał 15 lat, a teraz ma chyba 75. Więc po prostu oddawał morzu, co trzeba było oddawać, i płynął dalej. Drodzy Państwo, mówi się o Neptunie, ale też można mówić o Matce Morza, która uruchamia tę chorobę morską, faktycznie nie do przewidzenia, ale tak jak powiedziała Ilona, czasami trzeba oddać to, co należne morzu, i po prostu koniec, kropka. Zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego rejsu, że tak powiem, więc jeżeli ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie, to proszę teraz z nim wystartować, a ja jeszcze muszę Cię zapytać o pewnego kapitana, który w tej książce fantastycznie rymuje. Dowiedziałam się, że ty tego kapitana też poznałaś. Mało tego, nawet zostałaś obdarzona dużym zaufaniem, bo ty dostałaś stery do ręki. Tak, bo ten kapitan naprawdę we mnie wierzył. To jest kapitan Krzysztof Maria Różański, którego poznałam na Spitsbergenie, właśnie w tym pierwszym okresie, kiedy się tak pałętałam bez celu. I zobaczyłam kiedyś właśnie polską banderę w porcie. Tam stała taka łódka, stała czerwona. No i w tej łódce siedział gość, który podał mi rękę, i kolejne pytanie, pierwsze pytanie, jakie mi zadał po przedstawieniu się, to właśnie było, czy z nim popłynę, bo potrzebuję pierwszego oficera. No ja nawet nie do końca tak pływam, to znaczy jak mam dno, to pływam, ale już bez dna niekoniecznie, więc oczywiście się zgodziłam. Ja tak jak Juno, nie potrafię, ale na pewno mi się spodoba. No więc też mi się to bardzo spodobało, co prawda śmieję się, że to wtedy zaczęłam siwieć, bo to on mnie zostawia, bo on naprawdę we mnie wierzył i do dzisiaj chyba we mnie wierzy, bo do dzisiaj się do mnie zwraca właśnie o oficerze. No i on na przykład woził ludzi tym zodiakiem, czyli tym pontonem z silnikiem, woził ich na ląd, a ja musiałam gdzieś tam manewrować tym statkiem, czy statkiem, no tym jachtem, między górami lodowymi, nie mając pojęcia o tym. No to wszystko rzeczywiście było takie no mocno oparte na szczęściu, bo to jednak jest, on też był niezbyt doświadczony wtedy, ja byłam niedoświadczona zupełnie, jakoś nie zginęliśmy, tydzień spędziliśmy razem w tych lodach Spitsbergenu, o tu jakieś drewno dryftowe wyrzucone, piękne, i to jest też kapitan, który jest taką wspaniałą osobowością, że zasłużył na miejsce w książce, tak samo jak ten Eltanin, który jest znany wszystkim Polakom mieszkającym na Spitsbergenie, bo to jest taka rzeczywiście łódka historia, bo głównym kapitanem był ojciec tego mojego kapitana, więc to jest rodzinna historia, która jest znana wszystkim. No i ten kapitan właśnie nie rymował, ale ma bardzo bogatą polszczyznę, którą chciałam też uczcić właśnie rymowankami, ale w książce pojawia się również pieśń, którą on śpiewa, i to jest pieśń rzeczywiście, którą on napisał i udostępnił ją w mojej książce, tylko że ja zapomniałam, jak on mi ją udostępniał, że jaka jest melodia do niej. Bo melodia do niej to jest, bo teraz to się nie powie, bo to jest na melodię hymnu Związku Radzieckiego, ale to nawet teraz dobrze. Nie śpiewamy. To jest to bardzo dobrze, więc nawet to się, bardzo dobrze, że to nie zostało uwzględnione w książce, ale jest to pieśń rzeczywiście autorstwa tegoż kapitana. Słuchaj, to ja na koniec jeszcze pokażę ilustrację Mariusza Andreszczyka, które Państwo znajdą w książce Przyjaciel Północy. Mówiłam Państwu, że będziecie pochłaniać tę książkę strona po stronie. Pan I pani.
rączką. Taki mały postać. To Wojtek jest też. A, to jest Wojtek, ten to jest machający Wojtek, rączką. Tak. No i tutaj potrzebna jest, słuchaj, taka legenda też do ilustracji, już wiemy więcej. Pani Paulina napisała, że już przeczytała książkę. Mimo chęci dawkowania sobie przyjemności nie mogłam się oderwać. Dawno nie czytałam tak dobrej książki, wszystko ze sobą współgra idealnie, a ilustracje dokładnie odzwierciedlają słowo pisane, więc ci też przekazuję. Ale jestem ciekawa takich reakcji, wiesz, młodych czytelników, które już do ciebie dotarły, bo to, że mnie jako, wiesz, dziecku w dorosłym opakowaniu się podoba, to super, ale czy masz już takie informacje z pierwszej ręki i od czytelników w jakim wieku? Na razie od wielu czytelników młodych nie mam informacji zwrotnej. Na spotkaniu w Warszawie, które się odbyło, nie wiem, 2 tygodnie temu, podeszła do mnie dziewczynka i teraz zapomniałam jej imienia, ale on... Nie przypomnę sobie, ale była to miała taką miała przejętą, bardzo sympatyczną twarz i powiedziała, że właśnie przyszła i powiedziała, ta książka jest genialna. Ja się zrobiłam też taka malutka, no bo to wspaniałe, że czytelnik właśnie w tym wieku tak uważa. Bo ja też lubię tę książkę trochę, bo lubię tych ludzi wszystkich, którzy tam w niej są. Ja i... nawet bardzo lubię, wiesz, nie trochę. No właśnie, więc ona powiedziała, że są, że ci bohaterowie są tak tacy fajni i że ta historia jest też taka fajna, więc to była taka rzecz, która rzeczywiście mnie bardzo, bardzo poruszyła. No mam nadzieję, że też właśnie będzie więcej czytelników w tym wieku, że oni się też czegoś z tej książki dowiedzą. Bo to, że to jest historia taka kryminalna, no to też jest zasługa redaktorki, bo ona powiedziała, że to musi jakaś historia ciągnąć to, że jak ja będę tylko o Spitzbergenie opowiadać, to nikogo nie zainteresuje i miała rację, ale też chciałabym bardzo, żeby z tej książki się ci młodzi czytelnicy czegoś dowiedzieli. To ja ci jeszcze przekazuję od pewnej czytelniczki o imieniu Hania, która powiedziała, że nawet jej miała sny bardzo kolorowe i takie barwne po tej książce, więc wiesz, jeżeli bohaterowie pojawiają się we śnie, to znaczy, że ta książka bardzo mocno pracuje. Ja sobie jeszcze uświadomiłam podczas czytania Przyjaciela Północy, jak bardzo my jesteśmy wobec siebie tutaj, na przykład w Polsce, nieufni i zastanawiam się, to jest już moje ostatnie pytanie ode mnie na dzisiaj, na ile ty sobie to uświadamiałaś, przyjeżdżając na północ, podczas takich zwykłych czynności, jak zamykanie drzwi, kupowanie roweru, od razu coś chciałaś kupić? W jakich płaszczyznach najczęściej identyfikowałaś to, że to my przyjeżdżamy z taką nieufnością, a w zasadzie takim stanem pierwotnym dla każdego z nas powinno być zaufanie? No właśnie chyba ten rower wspomniany przez ciebie, bo jak kupowałam rower na Spitzbergenie, to też chciałam od razu kupić zamknięcie. I pamiętam minę tego sprzedawcy, który spojrzał na mnie naprawdę z taką dezaprobatą, takim, ale po co ci jest to zamknięcie, przecież tutaj nic się nie zamyka. I to było takie, z jednej strony ja się musiałam też na to przerzucić, ale ja gdzieś w głębi serca naprawdę marzyłam zawsze, żeby wylądować w takim miejscu. Bo ja z domu wyniosłam właśnie zaufanie do ludzi i to, żeby się nikogo nie bać i żeby nie być podejrzliwym w stosunku do ludzi. Że wynosi się też to, że nikogo się nie oszukuje i że po prostu nic się nie kradnie na tej zasadzie, że to po prostu są takie rzeczy niebywałe w życiu i nagle ląduje się na takiej wyspie, gdzie może jest zimno, może ten jeden kot taki udający lisa, ale z drugiej strony właśnie bardzo jest pociągająca ta społeczność, która potrafi funkcjonować właśnie w taki sposób, że tam się nic nie zabiera. Co prawda czasami ktoś na przykład nie mógł znaleźć swojego samochodu na parkingu pod domem, no bo ktoś sobie pożyczył, no to różne były sytuacje, różne są sytuacje życiowe. Ale się zawsze to znajdowało, no bo jest to wyspa, drogi się kończą i nie ma za bardzo co zrobić z tymi ukradzionymi pojazdami. I to tyle. Na przykład moja szefowa z muzeum, przewspaniała kobieta, ona mówiła, że zamyka drzwi tylko wtedy, kiedy jest w domu. No bo wtedy zdarzy się jej przejść nago, albo wychodzi pod prysznica i nie chce, by wtedy ktoś wchodził. Ale jak jej nie ma, to wszystko jedno. Słuchaj, to przekazuję ci jeszcze od Marysi, tej od rysunku, który ci pokazywałam. Ja, Marysia, uważam, że książka jest ciekawa, mądra i pisana genialnym językiem. Pozdrawiam. I Marysia jeszcze przekazuje, że śniło jej się po tej książce, że jest niedźwiadkiem i ucieka przed łódką z kłusownikami. Widzisz, jak to działa na wyobraźnię? Takie historie. To teraz, Ilona, mam dla ciebie zadanie. Poproszę o 3 numery, od 1 do 35 dzisiaj zróbmy i zaraz sprawdzimy, kto w takiej innej kolejności wpadnie do mojej skrzynki i tym samym wygra książkę. To poproszę o wskazania od 1 do 35 i każdy ma jedną szansę. 6, 22 i 34.
6, 22, 34. I drodzy Państwo, ja już podaję adres, gdzie należy pisać. Jeżeli Państwo chcą dać losowi szansę, no to proszę sprawdzać, czy szczęście sprzyja. Adres rozmawiam, bo lubię, @gmail.com, a w temacie wiadomości wpiszcie hasło przyjaciel północy. Ilona, czy ty jesteś uporządkowana, czy bałaganiara? Uporządkowana bardzo. I o, bardzo no to... Ja jestem tą osobą, która zawsze przychodzi 2 minuty za wcześnie. To ja jestem nawet godziny za wcześnie, ale jestem bałaganiarą, a pytam cię o to, bo jutro będzie u nas Agnieszka Krakus-Gorący. Swoją drogą, tak sobie myślę, że chyba bardzo często musi tłumaczyć pisownie swojego nazwiska z tym uzamkniętym. Autorka książki Prosta Organizacja. Bardzo lubię takie zdanie, że sekretem na przykład porządku w dwupokojowym mieszkaniu jest trzeci pokój. Ale Agnieszka jest osobą super uporządkowaną i przy tym bardzo ciepłą. I bardzo jestem ciekawa naszego spotkania, bo ja akurat jestem kobietą chaosem i gdyby ktoś chciał napisać książkę, jak zrobić bałagan w minutę, to byłabym świetną autorką, ale jestem przytłoczona nadmiarem rzeczy, więc z przyjemnością dowiem się, jak uwolnić się od przedmiotów i przestać być takim niewolnikiem przedmiotów. To rozumiem, że u ciebie jest minimalistycznie i w domku tylko są najpotrzebniejsze rzeczy, Ilona. W moim pokoju tak, ale gdybyś poszła na piętro do tej czarnej dziury u Birgera, to tam jest wszystko, bo to jest kolekcjoner papieru. Kolekcjoner wszystkiego, co zostało wydrukowane, wszelkiego rodzaju negatywów, slajdów. On w tym żyje, to jest tam jest jego pieczara. No i ma się tam świetnie. I w tym chaosie, który z mojego punktu widzenia tam funkcjonuje, on potrafi wszystko znaleźć, czego ja czasami nie potrafię znaleźć w moim uporządkowanym pokoju. Więc każdy tutaj na szczęście ma swój pokój, w którym pisze, pracuje i otacza się taką ilością przedmiotów, jaka jest mu potrzebna. Ja mam jeszcze nadal dom w Polsce. Mam tam rodziców, siostrę i tam jest bardzo dużo moich rzeczy. I myślę, że też obrosłabym bardziej przedmiotami, gdybym nagle musiała je wszystkie zabrać. A tu zabrałam te, które są mi potrzebne i rzeczywiście o wiele lepiej, odkąd mieszkam tutaj i mam mniej bodźców, też lepiej mi się żyje w otoczeniu mniejszej ilości przedmiotów. To prawda, to są takie czasy, które nam uzmysławiają w ogóle nadmiar, a dla mózgu faktycznie na przykład bałagan to jest cały czas bodźcowanie, że coś jest jeszcze do zrobienia i o tym też jutro z Agnieszką porozmawiamy. Ilona, bardzo Ci dziękuję za książkę, za Przyjaciela Północy, dam znać po testach na siostrzeńcach, o wrażeniach Ci na pewno opowiem. Wysyłamy całą moc ciepła i tak sobie w zasadzie pomyślałam, że z krainy, w której wieje chłodem, dzisiaj nam zaserwowałaś całą masę ciepła i w imieniu swoim i tych wszystkich, którzy dzisiaj byli razem z nami. Bardzo Ci dziękuję. Jak będzie dziękuję po norwesku? Tak. Albo jak? Tu jest tak. Tak. Wszystko tak? Przez dwa. Tak. Tak. No to tak. Dziękuję bardzo. Tak, to ja bardzo dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się następnym razem w jakiejś no, naprawdę w lepszej sytuacji, w lepszych czasach i życzę wszystkim spokoju i też takiej umiejętności oderwania się od wszystkiego i wielkie dzięki z tego Tromso za wszystko, co Państwo robią w Polsce. Bardzo dziękuję. Ilona Wiśniewska. Do zobaczenia. Dzięki.